publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Krystyny Kurcza Predlich zatytułowanej "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina". Czyta Marcin Stec. Książka powstała w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonego w 2014 roku. Książkę tę poświęcam pamięci tych z którymi łaskawy los zetknął mnie na rosyjskich ścieżkach, a którym zły los odebrał życie. Annie Politkowskiej, Natalii Estemirowej, Galinie Starowojtowej, Siergiejowi Juszczenkowowi i Juriowi Szczekoczychinowi. Wstęp. W carskim dworku z XIX wieku w miejscowości nowo pod Moskwą, nad rzeką o tej samej nazwie, Niemal codziennie od 2000 roku, mniej więcej o w pół do dziewiątej rano, budzi się niewysoki mężczyzna. Niedługo po przebudzeniu, odziany w dres z jedwabno-bawełnianej materii, zaczyna ćwiczyć na specjalnie dla niego zbudowanej siłowni. W trakcie ćwiczeń ogląda w telewizji najnowsze wiadomości na kilku krajowych kanałach. Po rozgrzewce udaje się na basen. Czasem przepływa tylko tysiąc metrów, czasem więcej. Potem przychodzi pora na przemienną kąpiel w mniejszych basenach. Gorąca woda ma 40 stopni, chłodna 12. Potem mężczyzna udaje się do gabinetu, gdzie pod flagą Federacji Rosyjskiej i herbem państwowym otwiera teczkę z najpilniejszymi dokumentami do podpisu. Następnie zagląda do teczki z dokumentami tajnymi. Przy stole nakrytym do śniadania białą porcelaną zasiada około południa. Menu jest raczej skromne kasza z jogurtem lub twaróg z miodem, żółty ser, masło i koktajl o tajemniczym składzie, najprawdopodobniej z sokiem buraczanym i chrzanem. Jeśli tego dnia jedzie do najważniejszej z komnat w twierdzy otoczonej długim na 2235 metrów murem, grubości dochodzącej do 6 metrów, to kilkanaście opancerzonych aut przemyka na sygnale ulicami, na których już dawno wcześniej wstrzymano ruch. Do swojego miejsca pracy dociera przeznaczoną tylko dla niego windą i przeznaczonym tylko dla niego korytarzem. Pracuje długo, nieraz do północy. A bywa i tak, że jego podwładni są wzywani późnym wieczorem do jego rezydencji pod miastem. Gdy odchodzą, zostaje sam. Kiedyś biegały tu dzieci, krzątała się żona. Jeszcze niedawno przyjacielsko trącała go nosem ukochana czarna labradorka. Ale jej zabrakło. Kim jest urzędujący w fortecy, od lat narzucający światu swoją wolę, zagadkowy samotnik z Kremla, Władimir Władimirowicz Putin? I jakim państwem stała się Rosja pod jego rządami? Krystyna Kurcza Predlich. Część pierwsza. Dzieciństwo od kulis. Raz. Niewielki biały samolot unosi się w powietrze. Dwa. Ostro przechyla się na lewą stronę. Trzy. Zanim doliczymy do dziesięciu, może dwunastu, ryje w beton. Jest 9 marca 2000 roku. Godzina 8.41. Lotnisko Szeremietiewo. Ginie dziewięć osób, wśród nich, oprócz członków załogi, dwie znane w ówczesnej Rosji postacie. Zija Barzajew. I Artiom Borowik. to właściciel ogromnej kompanii naftowej Allianz, niezwykle sprawny przedsiębiorca, działacz państwowy, inicjator wielu działań charytatywnych. Artiom Borowik to szef holdingu Sowierszenno-Secretno, ściśle tajne, wydającego gazetę o takim samym tytule oraz czasopismo Wiersia, a także autor telewizyjnego programu również noszącego nazwę Sowierszenno-Secretno. Dziennikarz znany z rzetelności i odwagi. Z wraku samolotu znikają ich telefony komórkowe, znika też teczka z dokumentami Borowika. Akta śledztwa w tej sprawie od początku opatrzone są klauzulą ściśle tajne. Trzy lata później. W zawalonym książkami gabinecie Ogólnorosyjskiego Instytutu Materiałów Lotniczych, naprzeciwko starszego pana o mocno pomarszczonej, sympatycznej twarzy. Siedzi jasnowłosa kobieta i bardzo się dziwi. Naczelna redaktorka gazety Sowierszenno-Siechkietno, Galina Sidorowa, rozmawia o problemach rosyjskiego przemysłu lotniczego z Josifem Friedlanderem, jednym z największych w kraju specjalistów zajmujących się stopami metali używanych w lotnictwie. Ten 90-letni naówczas człowiek uczestniczył w pracach komisji badającej przyczyny praktycznie wszystkich katastrof lotniczych. W ciągu kilkudziesięciu lat. Także katastrofy Jaka 40 z 9 marca 2000 roku. Galina Sidorowa się dziwi, bo miły starszy pan właśnie powiedział W moim sejfie leżą papiery związane z tą katastrofą, ale nie mogę ich pokazać. Klauzula tajne. Zdziwiona zadałam pytanie, pisze. Jak to możliwe? Przecież oficjalne rezultaty pracy komisji już opublikowano na co Friedlander tylko rozłożył ręce. Jasne, że ten naukowiec, przez większą część życia pracujący w którejś z instytucji objętych tajemnicą państwową, nie mógł się wtedy podzielić ze mną swoją wiedzą. Pomyślę, jak to zrobić, powiedział na pożegnanie. Ale choć rozmawialiśmy jeszcze nieraz, a Josif Naumowicz dzwonił nawet z życzeniami świątecznymi, ciągle smutno powtarzał: Jeszcze nie mogę. Józef Friedlander zmarł w 2009 roku. Zawartość jego sejfu służba bezpieczeństwa Instytutu przejrzała i zniszczyła. Galinę Sidorową, posła nadzwyczajnego i pełnomocnego członka Rady Polityki Obronnej, a od 2012 roku przewodniczącą Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Instytutu Prasy, trudno posądzać o konfabulowanie. Początek prezydenckiej kampanii wyborczej Władimira Putina. Wypadł latem 1999 roku, a szczyt zimą roku 2000, od początku stycznia po koniec marca. W telewizji i gazetach pełno było Putina, ilość jednak nie przechodziła w jakość. Wiedziano wprawdzie mniej więcej, co robił w życiu, gdzie pracował, ale w gruncie rzeczy nie wiedziano, kim jest. Niewinne pytanie: Who is Mr. Putin? Zadane rosyjskim politykom przez amerykańską dziennikarkę Trudy Rubin na forum ekonomicznym w Davos w styczniu 2000 roku, nie doczekało się wtedy odpowiedzi i nadal wirowało w powietrzu. A że wolność słowa rozchulana za czasów prezydenta Jelcyna jeszcze miała się dobrze, zdecydowanie nie we wszystkich pismach i programach telewizyjnych dominował ton adoracji. Oto w czasopiśmie Artyoma Borowika. Wersja z 18 stycznia 2000 roku ukazuje się tekst pod niemieckim tytułem Das ist Putin z jego fotografią w czapce niemieckiego oficera z okresu II wojny światowej. Autorzy usiłują rozwikłać kilka niezbyt pochlebnych dla bohatera zagadkowych wydarzeń z wcześniejszych etapów jego życia. Niespodziewanie, do najbardziej tajemniczego okresu, o którym pod koniec artykułu piszą. Należy ten wydawałoby się najniewinniejszy: dzieciństwo Putina. Otóż większość informacji na ten temat jest ściśle tajna. Rozwiązanie jednej z zagadek nastąpiło jak w kiepskim serialu. Jedni w nie uwierzyli, inni nie. Na wierze dobrze jest się opierać wówczas, gdy do dowodów sięgnąć nie można. Jeśli zaś można, warto się z nimi zapoznać. Wedle tego kiepskiego scenariusza. Początek życia prezydenta wyglądał zupełnie inaczej niż w oficjalnej biografii. Nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia, nie ta data. Pytanie jednak czy w ogóle powinno nas obchodzić, skrywane za tymi faktami, cudze nieszczęście? Czy nie należałoby raczej wzruszyć ramionami i nie zauważać problemu? Dla polityków liczy się postępowanie drugiego polityka a nie to co skrywa jego metryka czy psychologiczna potrzewka dla obserwatorów jednak dla dziennikarzy czy biografów pytanie dlaczego polityk zachowuje się tak a nie inaczej ma ogromne znaczenie tym większe im bardziej jego działania wpływają na losy innych ludzi społeczeństw świata są politycy tacy jak Gandhi czy Havel są tacy jak Hitler czy Stalin Truizmem jest twierdzenie, że szczęśliwe, a przynajmniej normalne dzieciństwo lepiej rokuje niż nieszczęśliwe i nienormalne. Oczywiście nie wszyscy, którym szczęśliwe dzieciństwo było dane, wyrośli na porządnych ludzi, podobnie jak nie wszyscy, którym szło jak po grudzie stali się zbrodniarzami. Tak czy inaczej, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś jest, jaki jest, nie sposób nie zajrzeć za kulisy jego dzieciństwa. Tak, jestem matką Wołodii. Wyznaje gruzińskiej gazecie Alija Wiera Nikołajewna z domu Putin. Od kilkudziesięciu lat żyjąca w Gruzji, w wiosce Metehi. Jest początek stycznia 2000 roku. W Metehi zapewne jeszcze częściej niż w Tbilisi od lat brakuje prądu. W stolicy nie ma go czasem i przez dwa tygodnie. Pojawia się na krótko i znowu znika. Telewizory w większości mieszkań są, ale ludzie odzwyczaili się od ich włączania. Często nawet nafty do lamp brakuje. Prowincja Gruzji żyje swoim ciężkim, biednym życiem. Niewiele obchodzi ją polityka własnego prezydenta Szewardnadzego, a jeszcze mniej sprawy Rosji, od której Gruzinom udało się odłączyć prawie 10 lat wcześniej. Dlatego sylwestrowy fajerwerk. Jaki 31 grudnia 1999 roku odpalił Rosjanom prezydent Jelcyn, ogłaszając swoim następcą Władimira Putina, w gruzińskiej wiosce nie został zauważony. Do wyznania wiery z domu Putin może by wcale nie doszło, gdyby nie to, że w Metechi pojawili się ludzie szczególnie zainteresowani nią i rodziną jej męża, Georgija Osiepaszwiliego. Przybysze rozpytywali o synka Wiery Wołodzie, który przyjechał tu jako maleńki chłopczyk, żył u Osje Paszwilich, a zniknął gdy miał niemal dziesięć lat. Przybysze prosili też o pokazanie zdjęć małego wowy, a potem wszystkie zabrali, niektóre nawet bez wiedzy właściciela. Dużo tego nie było kilka sztuk. Dopiero wtedy mieszkańcy Metehi zdali sobie sprawę z metamorfozy ich wowy. We Władimira Władimirowicza Putina. Być może wszystko skończyłoby się na wioskowym szumie, gdyby nie to, że 3 stycznia 2000 roku do przedstawicielstwa Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Tbilisi przyszedł pewien gruzin z informacją, że tuż obok, we wsi Metehi, żyje prawdziwa matka Władimira Putina, którą on może im przywieść za pół miliona dolarów. Czeczeni wyśmiali go. Znając już z internetu biografię kandydata na prezydenta Rosji, czarno na białym napisano w niej, że jego matka od roku nie żyje. Sprawę zaczęli traktować poważniej, gdy pod koniec rozmowy pojęli, że gość jest z gruzińskich służb specjalnych, które chciałyby się pozbyć tej niewygodnej osoby cudzymi rękami. O Czeczenach, porywaczach, głośno było wtedy na świecie, więc Przypisanie im jeszcze jednego porwania nikogo by nie zdziwiło, a oni nie mieliby najmniejszej szansy udowodnienia swojej niewinności, zwłaszcza w warunkach toczącej się w Republice Wojny. Gruzin położył na stole stare zdjęcie ciepło okutanego dzieciaka oraz ekspertyzę potwierdzającą, że to dziecięca fotografia Władimira Putina. Potem włączył magnetofon, z którego popłynęły nagrane rozmowy z mieszkańcami wioski, wspominającymi syna Wiery o imieniu Wowa, który przez lata żył wśród nich. Czeczeni zrozumieli, że jeśli Wiera w z domu Putin, to istotnie prawdziwa matka przyszłego prezydenta Rosji, musi być osobą bardzo w tej chwili dla niego niewygodną i może jej się coś złego przydarzyć. Stało się też jasne, że ujawnione podczas kampanii wyborczej poważne i w dodatku dość pikantne kłamstwo, w biografii prezydenta może być miną, na której wprawdzie kandydat do objęcia władzy na Kremlu w powietrze nie wyleci, ale za której sprawą jego wizerunek mocno ucierpi. Wszystkim przeciwnikom Putina sprawiłoby to radość, Czeczenom zaś szczególną. Od pół roku rosyjskie bomby obracały ich kraj w perzynę, czołgi go rozjeżdżały, a obywateli torturowano niemal na każdym posterunku wojskowym. Wszystko to na rozkaz dowodzącego operacją antyterrorystyczną Władimira Putina. Szef Czeczeńskiego Centrum Informacyjnego w Tbilisi, Hizir Audamow, bezzwłocznie porozumiał się więc ze swoim szefem, Wachą Ibrahimowem, i obaj postanowili zasłyszane rewelacje sprawdzić, a jeśli by się potwierdziły, nagłośnić. Tylko tak zyskaliby dla siebie i Wiery Nikołajewnej polisę asekuracyjną. Do nagłośnienia potrzeba jednak, Oprócz relacji mieszkańców i samej wiery, jeszcze materialnych dowodów, choćby w postaci zdjęć, a te ze wsi już ktoś zabrał. Do Wiery Nikołajewnej Czeczeni pojechali z dziennikarzami gruzińskiej gazety alia. W wiosce Metehi w pobliżu szkoły stoi niewielki dom, przy nim obrośnięta winem altana. Tam Wacha Ibrahimow pierwszy raz spotyka niewielkiego wzrostu kobietę. O zamaszystych ruchach i jasnych, głęboko osadzonych oczach. Niezręcznie mi to wszystko wspominać, mówi spłoszona obecnością dziennikarzy Wiera Nikołajewna. Trudno wracać do starych błędów, pomyłek. Minęło już przecież pół wieku. A jednak próbuje mówić. Zacina się. Śpiewne rosyjskie słowa wygrzebując spod usypiska gardłowej mowy gruzińskiej, usiłuje zamknąć całe lata w kilku prostych zdaniach. Jej błękitne, wyblakłe oczy to jaśnieją, jakby podświetlone od środka, to mętnieją zasnute łzami, bezzębne usta rozciąga uśmiech lub sznuruje płacz. Urodziłam się. Zaczyna i zaraz przerywa. Wstaje, idzie w głąb domu i wraca z pożółkłym, poplamionym dowodem osobistym. Wiera Nikołajewna Putin urodziła się 6 września 1926 roku we wsi Tierychino, niedaleko niewielkiego miasta Oczer w obwodzie permskim na Uralu, jako jedyna dziewczynka wśród czwórki dzieci Anny Iliczynej i Nikołaja Iłarionowicza Putinów. Po wojnie zdecydowała się na naukę w Miejskim Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W tamtych powojennych czasach do szkół chodziły uczennice jeszcze niedawno harujące w zakładach zbrojeniowych i uczniowie, którzy właśnie rozstali się z karabinem. Więcej wśród nich było kobiet niż dziewcząt, więcej mężczyzn niż chłopców. Tam się właśnie spotkali. Dorosła już Wiera Nikołajewna i Płaton Priwałow, mężczyzna, którego imię i nazwisko jeszcze dziś z trudem przechodzi jej przez gardło. Przez jakiś czas mieszkali razem. Wiera była przekonana, że się pobiorą. Była już w ciąży, gdy. Przyszła paczka do niego z jakimś jedzeniem, wspomina. Wyjechał na kilka dni, no to paczkę otworzyłam. A tam słonina i list od żony. Zanim wrócił, już mnie nie było. Uciekłam do rodziców. Nieślubne dziecko nie stanowiło w powojennej Rosji wielkiego problemu. Rodzice przyjęli córkę bez wyrzutów. I zapewne się cieszyli z przyjścia wnuka na świat we wrześniu 1950 roku. Rok później Wiera, wtedy już technik elektromechanik, wyjechała na praktykę z chłodnego Uralu aż do gorącego Uzbekistanu, do Taszkentu. Obok hotelu robotniczego, gdzie mieszkała, stał barak świetlica, dokąd przychodzili żołnierze z pobliskiej jednostki wojskowej, wśród nich Georgi Osiepaszwili, przystojny Gruzin. Tak się poznali. Gruzja, kraina pomarańczy i winorośli, jawiła się mieszkańcom biednej powojennej Rosji jako kraj mlekiem i miodem płynący. Dlatego Wiera bez zastrzeżeń uwierzyła w opowieści Georgija, że jest bogaty i ma duży dom w Tbilisi. Na surowym Uralu, gdzie dorastała, niewiele zapewne rozmawiało się o nieokiełznanej fantazji ludzi Kaukazu. To też, gdy Georgij powiedział Wychodzę z wojska, potrzebna mi żona. Nie chcę być w domu sam. Matka umarła, ojciec ponownie się ożenił. Wiera zdecydowała się w ciągu trzech dni. Wszystko stało się tak szybko, wzdycha po latach. Może dlatego, że kiedy sobie wcześniej w światki, jak to w Rosji od wieków w zwyczaju, przed świętem Trzech Króli wróżyła, w lustrze ujrzała mężczyznę w mundurze, podobnego do Georgija, a może dlatego że chciał być z nią mimo iż miała dziecko z innym a może po prostu się zakochała tak czy inaczej nie uciekła z wioski Metechi gdzie Georgi nie miał nawet własnej chałupy a w domu ojca zamiast podłogi było klepisko nie uciekła tylko po roku poprosiła matkę żeby przywiozła jej tam synka anna iliczyna zrobiła to mimo oporu ze strony ojca wiery który nie pogodził się z wyborem jedynaczki ten stary komunista ponoć nienawidził Stalina, który był Gruzinem, a Gruzję uważał za kraj obcy i dziki, gdzie można spędzić wakacje, ale nie całe życie. W tym miejscu właściwie kończy się prolog pisanego przez los scenariusza z Wierą Nikołajewną z domu Putin po mężu Osiepaszwili w roli głównej. I na scenę wstępuje właściwy bohater. Miał niespełna trzy lata, gdy po raz pierwszy ziemia osunęła mu się spod nóg. Został wyrywany z przyjaznych pieleszy domków tierychino, z objęć kobiety, którą pewnie uważał za mamę, i mężczyzny, będącego jak ojciec, i pozostawiony tam, gdzie wszystko było obce nowa matka, nowy ojciec, nowy dom. Psychologowie twierdzą, że z czynników, które najbardziej wpływają na rozwój emocjonalny dziecka, zwłaszcza trzylatka między innymi spokój, czułość, zaspokajanie potrzeb najważniejsza. Jest potrzeba bezpieczeństwa. Skoro zaś na brak poczucia bezpieczeństwa w dużym stopniu wpływają rozstania z osobami najbliższymi, a dziecko przeżywa je tym mocniej, im jest młodsze, gdyż wtedy jego więzi z osobami bliskimi są najsilniejsze, możemy sobie wyobrazić szok małego Władimira po transplantacji na gruzińską ziemię. Układ nerwowy trzylatka jest jeszcze słaby, a rozpoczynające się formowanie własnego ja. I wiary w siebie bardzo wątłe. Łatwo je na tym etapie wzmocnić albo stłumić. W tym ostatnim przypadku mogą, według psychologów, wystąpić poważne zaburzenia, skłonność do kłamstw, agresywne, a nawet psychopatyczne zachowania. Ale przecież matka sprowadziła synka powodowana tęsknotą i miłością, więc może. Nie ma co przywiązywać nadmiernej wagi do krakania specjalistów od duszy ludzkiej. Dziecko miało dom? Miało, choć biedny. Matkę też, i to kochającą. Ponadto, jasnowłosy i jasnooki chłopczyk nowej rodzinie się spodobał. Można nawet usłyszeć, że był jej ulubieńcem. Zapewne dlatego, w czasach, gdy aparat fotograficzny na wsi należał do rzadkości, ktoś zrobił małemu zdjęcie. Wowoczka, nie ma na nim szczęśliwej miny. Jego ojczym, Georgii, podarował to zdjęcie swojemu bratu, Wachtangowi, mieszkającemu w Gori. Na odwrocie niewprawną ręką napisano po rosyjsku. Na pamiątkę Ninie i Wachtangowi od Gogi, syn Wowka. Wowka bardzo płakał. Fotografować się nie chciał. Zabrał fotografowi dzwoneczek i do domu, do domu i tak zamiast bohaterem i wojakiem Okazał się płaksą ten wowik. Jeśli nawet było tam chłopcu dobrze, lub chociażby znośnie, to krótko. Georgi pracował w cegielni i właśnie kończył nowy dom. Wiera Nikołajewna spodziewała się dziecka. Ojczymowi cudzy chłopczyk zaczął zawadzać. Tymczasem cudzy chłopczyk rusł i oswajał się z goniącym go słowem na bezrodnej, czyli bez rodziny, nieznanego ojca Bękart. Kaukaz to Kaukaz, swoje prawa ma. Poza małżeńskie dziecko się w nich nie mieści. Kobieta, która je urodziła, też nie. Im chłopak robił się starszy, tym boleśniej się o tym przekonywał. Oj czym go bił? Pyta Wierę nikołajewną Wacha i Bragimow. Bić to nie bił, ale go tu nie chciał, odpowiada kobieta. A cóż innego ma mówić o mężu, z którym przeżyła tysiące dni i nocy i który kręci się tu, gdzieś w pobliżu. Po latach, grabiąc suche liście wokół jego grobu, Wiera Nikołajewna powie, z mozołem przebijając się przez wspomnienia, kłótliwy był. Ciężkich chwil nie brakowało, ale zawsze byliśmy razem. On mnie potrzebował. Jeśli z kimś się pobił, nie rozmawiałam z nim miesiącami. Ale to on szukał zgody, nie ja. Takie było nasze małżeństwo. I dobre, i złe. Wszystkiego po trochu, takie życie. Sama siebie nie rozumiem. A co tu rozumieć? Zatarte już dzisiaj emocje, kiedyś wyraziste i jasne. To była miłość. W Metechi wystarczy odejść dalej od domu wiernikołajewnej, zaczepić paru dawnych sąsiadów i zapytać o małego wowę, by usłyszeć: O, tu pod tym domem gdzie mieszkał często kucał opierał się o ścianę i milczał taki biedny chłopczyk wiera go broniła ale georgi go bił bił pasem no i za kołnierz nie wylewał raz wowa był zamknięty w domu strasznie zmarzł i zaczął krzyczeć a ściany tu cienkie ciociu lilo pomóż strasznie mi zimno smutne to było bywało że goga kijem mu przyłożył i z domu na chłód wygnał a i na ubranie skąpił, bo u nich się nie przelewało. Chłopak zawsze w łatanych portkach chodził. Wspomina sąsiad o siepaszwilich, mamuko. Nikt nie miał tego za złe godze, no bo kto ma ochotę cudzym dzieckiem się zajmować? W dodatku, gdy wszyscy za plecami się naśmiewają, gadają: przytaszczyła Wierka Benkarta, a od kogo nie pamięta. Długo go to znosił, aż w końcu go przegnał. Od czasu naszej przeprowadzki. Mieszkaliśmy po sąsiedzku. Wspomina Dali szwili Wowa miał wtedy chyba pięć lat. Byliśmy rówieśnikami. On, drobny, jasnowłosy, ruchy miał szybkie, zamaszyste, jak u matki. Nie wiedziałam, że ma na imię Władimir. Wołało się na niego Wowa. Wszyscy go znali pod tym imieniem. Było mi go żal, oni żyli bardzo biednie. Zawsze dawałam mu jabłka, gruszki, winogrona, bo myśmy mieli winnice. On brał wszystko. Zwykle czekał na mnie w tym samym miejscu, niedaleko ich bramy. Wiedział, że zawsze coś dla niego schowałam. Nieraz razem się bawiliśmy. Smutny był taki. Często chodził na ryby. Wiedziałam, że nie jest synem Georgija. Bardzo złościł się i płakał, kiedy go w dzieciństwie przezywali z powodu matki. Nie wytrzymywał tego. Wioskowi wiedzieli, że go to złości, dokuczali mu, naśmiewali się, a on to brał bardzo serio i płakał. Ciche, smutne, zamknięte dziecko – usłyszał Wacha Ibrahimow od Nory Gogolaszwili, nauczycielki pierwszych klas szkoły podstawowej w Metechi. Bardzo dobrze się uczył, a z zabaw najbardziej lubił walkę. Wcześniej zapisał się na sambo. Sambo, samoobrona bez broni, to rosyjska sztuka walki zapoczątkowana w pierwszej połowie XX wieku, łącząca techniki judo… Z regionalnymi odmianami zapasów na terenie dawnego ZSRR. Po cerowanych rzeczach chodził. Kupowałam mu podręczniki. Im ciężko było. Mówiłam jego matce, że jeśli oddałaby go do adopcji, chętnie wezmę. Bardzo go było żal. Przylgnął do mnie jak kociak. Mówią, że był pan jedynym przyjacielem wowy, że obaj byliście prymusami, prawda to? Wacha i zagaduje Gabriela Dataszwilego. Tak. Poza mną Wowa faktycznie nie miał przyjaciół. Był z niego zabijaka, rozrabiał? Dopytuje Ibrahimow. Nie, na odwrót. Był cichym, zamkniętym chłopakiem. Po lekcjach często chodził z wędką nad rzekę sam. Czasem przychodził do mnie i razem się bawiliśmy. A to w wojnę, a to w fechtunku się uczyliśmy, piłkę graliśmy i biliśmy się. On w tym był lepszy przez to jego sambo. Pewnego dnia Wowka zniknął. W przerażonej wierze nikołajewnej oznajmiono, że więcej go nie zobaczy. Już prawie dziesięcioletniego chłopca tym razem zdeponowano w domu bezdzietnego majora w Tbilisi. Rolę doręczyciela wzięła na siebie siostra Georgija. Dała się jednak uprosić i po paru dniach wskazała matce adres syna. Czy ta matka mogła zrobić coś innego? niż wywieźć go stąd jak najdalej, do rodzinnego domu na Ural. Bardzo chciałam zostać na Uralu, opowiadała po latach dziennikarzom. Chciałam zostać z Wowką, oderwać się od tego wieśniaczego życia. Chciałam się uczyć. Ale czy to mogłam? W Metechi czekały dwie córki, a Georgii po dwóch dniach przysłał telegram. Wracaj natychmiast! I groził sprowadzeniem przez milicję. Faktycznie wyszło na to, że wowę zamieniłam na dziewczynki. Przed wyjazdem mały Putin podarował jedynemu przyjacielowi, Gabrielowi Dataszwilemu, swoją fotografię z podpisem: Na pamiątkę Gabrielowi od wowy. Tyle lat ją przechowywałem, mówi Gabriel. Ostatnio szukałem, ale przepadła. Pojęcia nie mam jak i kiedy, no ale jeśli wowa Putin pamięta życie w Metechi, powinien pamiętać i mnie. Wowka strasznie płakał, kiedy odchodziłam. Serce mi pękało, ale nawet go nie przytuliłam. Jednak w najstraszniejszym koszmarze nie mogłoby mi się przyśnić, że żegnam się z nim na zawsze. Mówiła do kamery Wiera Nikołajewna, a łzy jedna za drugą, Szukały drogi wśród zmarszczek i brust jej twarzy. We współczesnym scenariuszu nie może zabraknąć telefonu. 20 stycznia 2000 roku Wacha Ibrahimow dzwoni więc z Tbilisi do Moskwy, do znajomego Czeczena, Z.I. Barzajewa, który pyta: Słyszałeś, w groznym piekło! Ruscy zastosowali broń chemiczną zrobili z nas poligon! A czego można się spodziewać po armii z takimi dowódcami? Podobno Putin to bękart. Słyszałem. Myślisz, że to prawda? To jest prawda, odpowiada Ibrahimow. Rozmawialiśmy z jego matką, przyrodnią siostrą i świadkami jego dzieciństwa. To byłaby bomba w Moskwie. Przecież trwa kampania wyborcza, ekscytuje się Barzajew. Ale w Moskwie nikt nie zaryzykuje takiego tematu, wątpi Ibrahimow. Wszyscy tam na punkcie Putina powariowali. Ja jednak spróbuję, oświadcza Barzajew. Po trzech dniach następuje kolejna odsłona dramatu i 23 stycznia z Moskwy do Tbilisi dzwoni Zija Barzajew i uroczyście oznajmia, że Artiom Borowik z telewizyjnego programu Sowierszenno Sekretno bardzo się zainteresował tematem i uważa, że to prawdziwa bomba. Pod warunkiem jednak, że znajdą się jakieś zdjęcia. Bo bez nich sprawa zostanie przedstawiona tak, jakby jakieś zapadłe metechi chciało sobie przypisać zasługę wychowania przyszłego prezydenta Rosji. Radzi też, żeby się z tymi poszukiwaniami nie afiszować i dzwonić, gdy uda się zdjęcia znaleźć. Wydawało się, że to zadanie niewykonalne. Mijał luty, czas umykał. Czas, wróg tych, którzy czekają, tych, którzy się spieszą. I tych, którzy marzą, jak tam i wtedy, że prawda zdoła wstrząsnąć światem, tym dalekim światem, którym długi żółty budynek dawnego KGB, przemianowanego teraz na FSB, na placu Łubianka i eleganckie gabinety administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej na placu Starym i paradne kremlowskie sale zamieniono w sztaby bojowe operacji Następca. Operacja zakończy się wyborami 26 marca i nie zakłóci jej żadna burza w szklance metechijskiej wody. Podczas całego okresu pracy w Metechi, no i w Tbilisi, czuliśmy, jak potężne siły próbują nam przeszkodzić, wspomina Wacha Ibragimov. W tamtym czasie, gdy toczyła się już wojna Rosji z Czeczenią, przedstawicielowi Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Tbilisi do niedawna traktowanemu jak powiedzmy przedstawiciel Francji, odebrano status dyplomatyczny i potraktowano go jak zwykłego obywatela Gruzji. Co rusz się zjawiali panowie w cywilu, żądając, byśmy zakończyli wizyty w Metechi, a jeśli nie zakończymy, grozili wielkimi kłopotami. Oficjalnego nakazu w tej sprawie nie mieli. Działali na prośbę szefów, kolegów byłego naczelnika KGB Igora Giorgadzego tego samego, który oskarżony o zamach na prezydenta Szewardnadzego musiał uciekać z Gruzji i skrył się pod Moskwą na daczy chronionej przez tamtejsze służby. Giorgadze i Putin dobrze się znali. Kończyli tę samą moskiewską Akademię KGB, tyle że Giorgadze wcześniej. To on podarował Putinowi kaukaskiego owczarka o imieniu Małysz, którego widać na wielu zdjęciach Putina z tamtych czasów. Sami Giebeszniccy tak popularnie nazywają Rosjanie funkcjonariuszy KGB, już do Metechi nie przyjeżdżali. Widocznie się uspokoili, odkąd zabrali ludziom zdjęcia Wowy i zakazali o nim gadać. Nie uspokoili się jednak Czeczeni i niektórzy gruzińscy dziennikarze. Dawid Kikaliszwili z telewizji Rustawi 2 miał szczęście. Trafił do mieszkającej w Tbilisi przyrodniej siostry Putina o imieniu Sofia Tuż po tym, jak się jej udało wydobyć zdjęcie brata od znajomego giebesznika, właśnie ta fotografia z dedykacją na pamiątkę Gabrielowi od Wowy zniknęła z domu Gabriela Dataszwilego i pokazana została w programie Kika Liszwilego 60 minut. Czeczeni otrzymali kopię. Następną niespodziankę sprawił sam Georgi Osiepaszwili. Od brata Wachtanga z Gori... Przywiózł zrobione niemal przed pół wiekiem zdjęcie chłopaczka z nieszczęśliwą miną, opatrzone dopiskiem o Wowiku, co okazał się płaksą. Jest 7 marca 2000 roku. Znów dzwoni telefon. Z relacji Wachy i Bragimowa. W Tbilisi z radością krzyczałem w słuchawkę. Są fotografie, udało się, mimo wszystko. W Moskwie ucieszył się zja. Wspaniale. Wielki sukces. Trzeba szybko je tutaj przekazać. Przygotujcie się. Za dwa albo trzy dni Artiom zadzwoni do was wieczorem i powie, kogo i kiedy przyśle po materiały. Spieszy się, już przygotowuje program w telewizji. Z Tbilisi jeszcze dorzucają. Dla Artioma mamy też ważne materiały z 1999 roku o wysadzaniu domów. A do Metechi pojedziemy z pomocą humanitarną. Przyda się wierze nikołajewnej. Znakomicie cieszą się w Moskwie. Będzie świetne tło do programu Artyoma, tylko zbierzcie jak najwięcej dziennikarzy. Jasne, odpowiadają w Tbilisi. Rozmówcy kończą i spokojnie wsuwają telefony do kieszeni. Każdy chyba z innym uczuciem. Wacha Ibrahimow uczestniczył w tych wydarzeniach nie we własnym imieniu, lecz, jakkolwiek by to patetycznie zabrzmiało, w imieniu narodu czeczeńskiego. Podczas gdy Zija Barzajew, choć też Czeczen. Cały ten sensacyjny epizod lokował na dalszym planie, jako coś mogącego ewentualnie zaszkodzić kampanii wyborczej niechcianego kandydata na prezydenta. Bozija Barzajew był przede wszystkim biznesmenem. Jego kompania Allianz dobrze się już umocowała na zachodzie, a odkąd reanimowała rafinerię hersońską, jedną z największych na Ukrainie, zyskała mocną pozycję w handlu ropą w Rosji i całej poradzieckiej okolicy. Loty wynajętym jakiem 40 należały do rutynowego rozkładu zajęć Barzajewa, także w locie planowanym na 9 marca nie było nic szczególnego. Aż do chwili, gdy tamtego późnego popołudnia 8 marca Artjom Borowik raptownie zmienił swoje plany moskiewskie na kijowskie. Wziął do ręki telefon, wystukał numer Barzajewa i powiedział – lecę z tobą jutro. Dlaczego zmienił plany? Może jako właściciel holdingu sowierszenno sekretno chciał doprecyzować warunki przejęcia przez Barzajewa pisma Wiersija. Ale przecież widywali się często i wszystko w tej sprawie było już ustalone. Pewnie chciał osobiście przejąć nieznane dokumenty z września 1999 roku dotyczące niedawnych ataków terrorystycznych, które wstrząsnęły Rosją. Władza przypisywała je Czeczenom, lecz jej przeciwnicy. Widzieli w nich rękę FSB. Dokumenty przygotowane przez Ibragimowa mogły te przypuszczenia potwierdzić. Niewątpliwie interesował się on również tajemnicą dzieciństwa Wowy. Jej ujawnienie dopełniłoby serię krytycznych wobec Putina artykułów, które już się ukazały w podlegających mu czasopismach. Miał uzasadnioną nadzieję, że nagłośnienie przykrego sekretu kandydata na prezydenta zmniejszy jego szanse w nadchodzących wyborach mimo że z tych wszystkich powodów wolał telefonować do Tbilisi z Kijowa, a nie z Moskwy, gdzie, jak wyjawił Nikołajowi Zjadkowowi z gazety Argumenty i Fakty, po ostatnich publikacjach na temat Putina do tego stopnia poczuł się niebezpiecznie, że zapewnił sobie ochronę osobistą. Któryś z ochroniarzy wspominał, że rankiem 9 marca 2000 roku Artjom Borowik wychodził z domu w świetnym nastroju. I w takim nastroju wzbił się Jakiem 40 o numerze 88170 w powietrze. A w Gruzji tego dnia od rana waha Bragimow zwijał się jak w ukropie, przygotowując ogromne przyjęcie dla oczekiwanych gości. Zgodnie z poleceniem, zbierzcie jak najwięcej dziennikarzy, zawiadomiono kogo się dało. Dziennikarzy miejscowych i zagranicznych, nie wyłączając rosyjskich. Spodziewano się około pięćdziesięciu osób, a zgodnie z tradycyjną kaukaską gościnnością, stół musiał być bogato zastawiony nawet w ubogiej wiosce. Czekano jednak daremnie. Z dwóch autokarów, które się pojawiły u wlotu do wąwozu pankijskiego, gruzińskie władze nie wypuściły ani jednego dziennikarza. Pod eskortą wozów milicyjnych, przy niemal całkowicie zasłoniętych oknach, odwieziono ich z powrotem, nigdzie się po drodze nie zatrzymując. Było to tym dziwniejsze, że dotychczas nikt nie miał trudności z dojazdem do Metechi. wspominał Wacha Ibragimow. Późnym wieczorem, wróciwszy do odległego o wiele kilometrów domu, włączył telewizor i usłyszał. Dziś rano na lotnisku I Ibragimow został z całą sprawą sam. Nagłaśnianą przez niego wiadomość z Metechi. Wszędzie przyjmowano jak czeczeńską przedwyborczą kaczkę dziennikarską. Tymczasem 13 marca eksplodowała dawno zapowiadana przez media bomba. Ukazała się niewielka książeczka o skromnym tytule, z pierwszej ręki Rozmowy z Władimirem Putinem. Miała posłużyć jako wizytówka nieznanego narodowi bohatera. Dołączono do niej zdjęcie ucznia Wowy w wieku około 14 lat. Fotografię wyłowił z internetu Wacha i i natychmiast pomknął z nią do metechi. Zakładał, że różnica między wyglądem niemal dziesięcioletniego chłopca, który wioskę opuszczał, a czternastolatka widocznego na zdjęciu nie może być wielka, więc ciekaw był reakcji osób, które małego wowe wspominały, spotkania z nimi filmował. Najbardziej zaskakująco zachowała się Wiera Nikołajewna. Ledwie rzuciwszy okiem na zdjęcie, zawołała: On, on! Zaniosła się płaczem i uciekła. Inni mówili także do kamery: To on, jasne, że on! Wykrzykiwali: Na tysiąc procent wowa! Lub wzruszali ramionami: No, podobny, ale głowy nie dam. Albo: Nie mogę uwierzyć, że to ten sam. Wiem tylko, że w drugiej klasie siedziałem w ławce z chłopcem, którego zwali wowa a na nazwisko miał Putin. W czwartej klasie już go w naszej szkole nie było. Stare kobiety wyrywały sobie zdjęcie z rąk. Mówiły, o, Wowka się znalazł, a Wierka tak ryczała, że go na zawsze straciła. Jakiś staruszek wspominał, że muchaczek wędkarski z palca wyjmował, kto inny, że się z nim bawił, albo bił, albo na ryby chodził. Niechętna Czeczenom przyrodnia siostra Władimira, Sofia, Fizycznie bardzo do niego podobna krzyczała, że jeśli jej bratu coś się przez nich przydarzy, to ich pozabija. Ale kiedy się uspokoiła, przyznała, że gdy pierwszy raz zobaczyła Władimira Putina na telewizyjnym ekranie, omal nie zemdlała. I że jakieś 20-25 lat wcześniej szukała go przez milicję obwodu permskiego. I wysyłała telegramy do miejscowości Tierychino, skąd najpierw jej odpowiadano, że go tam nie ma, potem, żeby go więcej nie szukała. Więc ona pytań o niego ma dość, bo w pracy już na nią krzywo patrzą, jakby nagle rozum straciła, przypisując sobie nieistniejące pokrewieństwo. Na koniec wybuchła: No co się pytacie? Nie widzicie? Spójrzcie na niego i na mnie. Jeśli nie tak, to ciekawe, jak miałby wyglądać mój brat. Materiały zebrane przez nieszczęsnego Czeczena dotarły wprawdzie do pisma Sowierszenno-Siekretno, lecz zanim ukazały się w numerze 16 pod tytułem Czy w górach Gruzji odnaleziono matkę prezydenta Rosji? był już 25 kwietnia. Minął miesiąc od wyborów i wiadomość o smutnym dzieciństwie prezydenta nadawała się co najwyżej do wykorzystania w scenariuszu jakiegoś kiepskiego serialu. Odtąd... Nikt już nie wzbraniał dziennikarzom wstępu do zapadłej gruzińskiej wioski Metehi. Ze specjalistycznych formułek używanych przez Urząd Ustalający Przyczyny Katastrofy Jaka 40 o numerze pokładowym 88170 wieje nudą. W oficjalnym raporcie czytamy o klapach podniesionych pod zbyt ostrym kątem o naziemnym oblodzeniu samolotu, które przyczyniło się do zmniejszenia nośnych właściwości skrzydła, o obecności na skrzydle zamarzniętych cząsteczek wody, śniegu, szronu, co doprowadziło do przerwania strumienia powietrza i utraty sterowności, o nieprawidłowym nachyleniu lotek, o chwilowym obniżeniu wydolności pracy silników. Dziesiątki stron, wypełnionych słowami, utworzyły kurtynę, oddzielającą widzów od rozgrywającego się na scenie epilogu. Za kulisami jednak przez cały czas krzątali się ci, którzy w urzędowe protokoły nie uwierzyli. Dziennikarze śledczy holdingu sowierszenno sekretno, ich koledzy z Nowej Gazety oraz adepci dziennikarstwa z Uniwersytetu Państwowego w Rostowie nad Donem, którzy podsumowali całe dochodzenie w obszernym, niezwykle szczegółowym raporcie. Wszyscy oni wciągnęli do śledztwa ekspertów specjalizujących się w katastrofach tego typu samolotów. Zastrzegli przy tym, że o ewentualnym zamachu powiedzą tylko wtedy, gdy zdobędą poważne dowody. I zdecydowali się to zrobić, mimo że wielu ludziom, jak przyznawali, te dowody mogą wydać się nieprawdopodobne niczym z dreszczowca. Wydarzenia ostatnich lat potwierdziły jednak, że nawet najbardziej fantastyczne pomysły takie jak choćby użycie do otrucia ludzi radioaktywnego talu czy polonu 10, przeniknęły ze scenariuszy fikcyjnych thrillerów do prawdziwego życia, a raczej do planów całkiem prawdziwej śmierci. Śledczy z kulis stawiają pytania, zarówno proste, jak i bardziej złożone. Do prostych należy kwestia: czemu pozostałe samoloty startujące tamtego dnia? O tej samej porze z lotniska Szeremietiewo wzbijały się w powietrze i kontynuowały lot bez lodowych przeszkód, a także o jakim oblodzeniu mowa, skoro nawet członkowie Komisji Federalnej Służby Transportu Lotniczego badającej szczątki JAKA-40 tuż po katastrofie obecności żadnych zamarzniętych cząsteczek nie stwierdzili. Inne pytania są trudniejsze i mają znaczenie zasadnicze. Dlaczego wynajęty przez Zije Barzajewa samolot o numerze 87440 zamieniono nocą na maszynę o numerze 88170, właśnie tę, która się rozbiła? Dlaczego część lewego skrzydła zniknęła bez śladu, albo jeszcze na lotnisku, albo już w transporcie do Instytutu Techniki Lotniczej, gdzie miała być poddana badaniom? Dlaczego nie można ustalić, kto tamtej nocy zbliżał się do samolotu? dlaczego pilotom, mimo prawidłowo wykonywanych manewrów, nie udało się przeciwdziałać przechyłowi w lewo? Czym ten przechył został spowodowany i na koniec dlaczego całe śledztwo nadal jest objęte tajemnicą? Z ustaleń ekspertów wynika, iż część lewego skrzydła samolotu pokryto płynnym mazutem o specjalnym składzie opracowanym w laboratoriach KGB pod koniec istnienia ZSRR. Substancja ta zmienia strukturę przedmiotu, na którego powierzchni się znajduje, i udaremnia jego funkcję. To tłumaczyłoby dziwne zachowanie się lotek lewego skrzydła i utratę sterowności maszyny. Czyżby o tym właśnie mówiły ukryte w sejfie Josipa Friedlandera dokumenty? Ekspert ten znał się przecież nie tylko na stosowanych w lotnictwie stopach metali, lecz także na preparatach mogących te stopy niszczyć. W maju 2015 roku dziennikarze niemieckiej gazety Die Zeit odwiedzili niemal 90-letnią Wierę Nikołajewną w Metechi. Nie chciała z nimi rozmawiać. Krewni oświadczyli, że ludzie ze służb specjalnych zabronili im wszelkich kontaktów z dziennikarzami. Opowiedzieli jednak o tym, że pielęgniarki, które pojawiły się tu parę lat temu i pobrały od niej krew do analizy, były pracownicami tych służb. Jeszcze raz potwierdzili że odebrano im wszystkie zdjęcia i dokumenty poświadczające, że Władimir Putin to jej syn. Dziennikarze, Die Zeit, zwrócili się też do kancelarii prezydenta z pytaniem, czy możliwy jest związek państwa rosyjskiego ze śmiercią Barzajewa i Borowika. Ale rzecznik prasowy prezydenta nie odniósł się do tej kwestii. Dzieciństwo, scena główna, podwórko. Leningrad, zaułek BASKowa, dom pod numerem 12. Klatka schodowa, okropna. Mieszkanie komunalne bez wygód. Ani gorącej wody, ani wanny. Toaleta wbita w kąt półpiętra. Zimna, obrzydliwa. Przy schodach metalowa poręcz. Schody wyszczerbione, niebezpieczne. Podwórko. Płaty tynku tu i ówdzie litościwie zakrywają cegłę, może kiedyś i czerwoną teraz burą, miejscami z czerniałą. Putryny okien, dawniej zapewne białe, pociągnięto brązową farbą, która marszczy się i łuszczy na wyszczerbioną blachę parapetów. Podczas deszczu strumienie wody bryzgają z rynny, urwanej gdzieś na wysokości pierwszego piętra i zamieniają studzienne podwórko w małe morze. Zapasowy odpływ łatwo się zatyka a główny zniknął pod ruinami tej części domu, na którą spadła bomba. Ruiny już się dorosłym opatrzyły, ale dla dzieci wciąż pozostaje fascynującą tajemnicą. Poszarpany beton na zamkniętym czterema ścianami placyku stanowi bojowe wyzwanie dla niewprawnych stóp. Pod murem piętrzy się sterta bali i desek od lat niepotrzebnych nikomu, pociemniała od śniegu i deszczu, Smutna jak wojenne wspomnienie. To królestwo tutejszej dziecięcej konfraterni, jej cały świat. Pewnego dnia. Mieliśmy wtedy po sześć, siedem lat, kiedy ciocia Marusia, matka Putina, przyprowadziła do nas małego Wowę, wspomina najbliższy jego przyjaciel z podwórkowych lat, Siergiej Bogdanow. Chłopcy, to mój syn Wowa Putin. Przyjmijcie go do swojej kompanii i nie róbcie mu krzywdy. Czy na zapleczu leningradzkiego domu pojawił się ten sam Wowa, o którym darem nie chciała się czegoś dowiedzieć, niejaka Wiera Nikołajewna Putin po mężu Osiepaszwili zamieszkała we wsi Metechi w Gruzji? Jest w internacie. Uparcie odpowiadali jej rodzice z miejscowości Oczer na Uralu, a z czasem dorzucali, on nie chce się z tobą widzieć. Jeśli to był ten sam Wowa, to nie miał tu nic do powiedzenia. Zdeponowano go u Władimira Spiridonowicza Putina, krewnego rodziny Putinów z Uralu, jak pakunek bez adresu zwrotnego. Kim był Władimir Spiridonowicz Putin z Leningradu dla Nikołaja i Putina z Uralu, tego się już nie dowiemy. Może bliskim, a może dalekim krewnym bo jak powie po latach Wiera Nikołajewna, prawie cała wieś to Putiny. Można przypuszczać, że bardziej niż bliskość pokrewieństwa połączyła te rodziny desperacja. Dziadkowie Wowy wiedzieli, że on do Gruzji wrócić nie może, bez względu na to, ile miałoby to jego matkę kosztować i że dla jego dobra oni również muszą się z nim rozstać. Desperacja Putinów z Leningradu narastała wraz z upływem lat, naznaczonych tak tragicznymi zdarzeniami, jak wojna i śmierć. Ich pierwszy synek zmarł na początku wojny, drugi, niemal trzyletni, chory na dyfteryt, umierał w domu dziecka w oblężonym mieście. Takie domy tworzono w nadziei, że maluchy zebrane razem łatwiej da się uratować, niż każde z osobna. Niestety, podczas trwającej 900 dni blokady miasta nad Newą umierały z głodu tak jak półtora miliona innych dzieci i dorosłych. Urodzony w 1911 roku, Władimir Spiridonowicz Putin walczył podczas wojny na pierwszej linii frontu w specjalnym batalionie NKWD. Był ciężko ranny, cudem przeżył. Jego rok młodsza żona, Maria Iwanowna, z domu Szelomowa, cudem przeżywszy blokadę, wyciągnięto ją zemdloną spod stosu trupów, wyszła z tych koszmarnych lat wygłodzona i wyniszczona. Od jeszcze jedna para Rosjan, którym wojna zabrała wszystko, najbliższych, dom, zdrowie, zostawiając wszelako życie. Wycieńczony organizm Marii Iwanownej nie pozwalał jej w powojennych latach na ponowne macierzyństwo. Przyjmijmy jednak z najlepszą wolą, że dopiero po przekroczeniu czterdziestki Kobieta nabrała sił i urodziła upragnione dziecko. Upragnione chyba także przez Władimira Spiridonowicza, ale raczej ze względu na szczęście żony niż własne. Wydaje się, że przy całym swoim surowym charakterze człowiek ten stawał się sentymentalny tylko wtedy, gdy o nią chodziło. Każda rodzina w naszym domu widoczna była jak na dłoni wspomina Dmitrij Łobanow, dawny sąsiad Putina. Od wczesnej wiosny do jesieni okna były otwarte na oścież. Wszystko, co się działo w mieszkaniach sąsiadów, natychmiast stawało się własnością podwórza. Czy w takich okolicznościach wieść o narodzinach późnego potomka państwa Putinów mogła przejść niezauważona i zniknąć w odmętach sąsiedzkiej pamięci wraz z bohaterem, który oto po latach zjawił się na tyle obcy, że trzeba go było przedstawiać. To mój syn, Wowa Putin. Olek Błocki, biograf Władimira Putina, w książce Władimir Putin Historia życia pisze, iż rodzice Putina nie kupowali wcześniej dziecięcych rzeczy, uważając to za zły omen, a w wózku niemowlaka nie wozili, bo przygotowali dla niego wielki pleciony kosz. Jeśli wózka nie było, to i spacerów z dzieckiem nie było. Sąsiedzi Marii Iwanownej nie pamiętają jej ani w stanie błogosławionym, ani pchającej wózek. Jak to możliwe, że nie ma ani jednej fotografii maleńkiego człowieka, który wniósł do domu tak długo oczekiwaną radość? Pierwszy widoczny ślad jego obecności i wspólnoty matka-syn to zdjęcie bardzo dojrzałej kobiety z dużym chłopcem siedzącym sztywno na jej kolanach, pod zdjęciem Data 1958. Po raz pierwszy umieszczono je we wspomnianej już książce, zamówionej i opłaconej z funduszu wyborczego kandydata na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej, Putina Władimira Władimirowicza, o czym informuje tekst na okładce, i noszącej tytuł z pierwszej ręki. Najprawdopodobniej jednak zdjęcie zrobiono dwa lata później, zaraz po pojawieniu się chłopca w Leningradzie. Jest jeszcze nieporozumienie związane z chrztem. Władimir Władimirowicz mówił dziennikarzom podczas kampanii wyborczej w lutym 2000 roku: Sąsiadka, babcia Ania, była człowiekiem nabożnym i gdy się urodziłem wraz z mamą w tajemnicy przed ojcem, członkiem partii, sekretarzem oddziałowej organizacji partyjnej, pewnego dnia mnie ochrzciły. Kiedy i gdzie? Ten ważny dla wierzących moment nastąpił w życiu Putina. On sam miejsce i datę uściślił w 2001 roku w rozmowie z agencją Interfax. Działo się to w Soborze Przemienienia Pańskiego jakieś półtora miesiąca po moim urodzeniu. Zastępczyni jego rzecznika prasowego utrzymuje natomiast, że miał wtedy pięć miesięcy. Tak czy inaczej, wyraźnie chodzi o to, że Wołodia Putin jako niemowlę przebywał w Leningradzie, a to w jakim wieku go chrzczono, Doprawdy nie ma znaczenia. Podobnie jak zdziwienie nowiną o chrzcie wyrażone przez Lubow Szełomową, kuzynkę jego matki, wobec dziennikarzy pisma: Sobie Siednik, nie pamiętam, by matka Wołodi, żona zapamiętałego komunisty, przejawiała szczególną sympatię do cerkwi. Z kolei żona Anatolija Sobczaka, mera Petersburga, w latach 90. ubiegłego wieku, Putin był jego zastępcą. Doskonale pamięta, że owszem, przyjął on chrzest, ale dopiero w 1993 roku w Jerozolimie, podczas oficjalnej wizyty Mera w Izraelu. Jeśli zatem ten tak bardzo prywatny obrządek staje się sprawą wagi państwowej, czyż nie najprościej udać się do centralnego Archiwum Państwowego w Sankt Petersburgu i poszukać tam odpowiednich ksiąg metrykalnych? Widocznie nie skoro o podobnych poczynaniach nie słychać. Łatwiej ustalić, kto Władimira Putina chrzcił. Mianowicie kierownik rosyjskiej misji duchownej w Jerozolimie, metropolita Feodozji o nazwisku Siergiej Wasniew, który w 1989 roku wyjechał do Niemiec Wschodnich na staż. Wtedy przebywał tam również Władimir Putin. Pierwsze dziesięciolecie nowego wieku duchowny witał już jako władyka metropolii Tambowskiej, a w 2008 roku w uznaniu zasług otrzymał z rąk Putina order przyjaźni i honoru. Prawdziwą zagadką w tym wszystkim pozostaje sam ochrzczony. Dlaczego tak mu na tym obrzędzie zależało? Czy rzeczywiście namówiła go wierząca w Boga żona? Czy też przeważały jaśniejsze być może wówczas jeszcze mocne strony jego charakteru, czy chęć zadośćuczynienia za popełnione już winy, a może był to rodzaj przepustki do ewentualnego tamtego świata? Tak czy inaczej, w mentalności tego człowieka o wiele głębiej zagnieździły się prawdy głoszone przez ojca, zapamiętałego komunistę, niż przez wszystkie religie razem wzięte. Stajemy na środku zapuszczonego podwórza, chwytamy płowego chłopaka za kołnierz i pytamy: Kim ty właściwie jesteś? A wowa Putin wyślizguje się nam z rąk i umyka w sobie tylko znanym kierunku: milczący i gniewny, nieufny i zły. Z rąk do rąk przerzucany jak gorący kartofel i tyleż samo doznający łaskawości i pieszczot, co ta bylina. No, owszem. Ma teraz prawdziwy dom z tatą i mamą. Ale jak wspomina częsty w tym domu gość, nauczycielka Wiera Dmitrijewna Gurjewicz, Nie było u nich cackania się, przytulania, jakichś tam pocałunków. Ojciec charakter miał surowy, raczej bezwzględny, niepobłażliwy. Przyszłam kiedyś do nich i mówi ojcu: Pański syn źle się uczy. A on: no to co robić? Zabić go czy co? Płowowłosy dzieciak przyswaja sobie dwie życiowe umiejętności: musi kłamać, więc stara się to robić doskonale. Musi udawać kogoś innego niż jest, więc ćwiczy się w domorosłym aktorstwie. To go chroni. Wchodzi mu w krew, staje się podstawą komunikacji z innymi. Niezauważalnie osiąga w tym poziom wręcz perfekcyjny, do czego przyczyniają się jeszcze inne okoliczności. Przede wszystkim ciężka ręka Władimira Spiridonowicza, z której znany jest na podwórzu. Jego bywalcy wspominają, że chłop był krzepki. Synowi co i raz się dostawało, a to ręką, a to pasem. Od znaleźli chłopcy niewybuch, zanieśli na posterunek milicji, gdzie Wowa, pytając, czy napiszą o nim w gazecie, rzucił znalezisko na stół. Przerażeni milicjanci wyzwali ich od chuliganów, a ojciec Putina oczywiście wsypał mu, ile wlazło. Kiedy indziej wowa, marzący o karierze wywiadowcy, kazał chłopakom, w ramach przygotowań całego podwórzowego oddziału do tej kariery, hartować się, skacząc w samych majtkach na śnieżne zaspy. Potem chłopcy leżeli za anginą, a on brał od ojca lanie. Innych podwórkowych bywalców widocznie bito rzadziej lub mniej dotkliwie, skoro po kilkudziesięciu latach, Poświęcają tyle uwagi karzącej ręce Starego Putina. Razy zadawane przez człowieka, który przyjął na siebie rolę ojca, bolą zapewne mniej niż wymierzane przez obcego, który nienawidzi. Mimo to bicie pozostaje biciem. Zawsze rodzi strach i bunt. Zostawia w psychice trwały ślad. Kiedyś w odległej przyszłości kiedy przez trzy dni i trzy noce będą na dalekim morzu umierali ludzie zakleszczeni w pudle okrętu podwodnego Kursk, wskazówki na zegarze prezydenckich emocji nie drgną. Świeżo upieczony prezydent Władimir Putin, spokojnie wygrzewający się na czarnomorskim piasku, powie rozgoryczonym rodzinom marynarzy, że jego wcześniejszy przyjazd przeszkadzałby tylko w akcji ratunkowej. Niedługo potem Świat obiegnie jego odpowiedź na pytanie dziennikarza amerykańskiej telewizji o to, co się z okrętem stało. Zatonął, oznajmił Władimir Władimirowicz i skwituje to krótkim, ni to zażenowanym, ni to kpiącym uśmiechem. Czyżby już na leningradzkim podwórzu kiełkował w nim cynizm, który w przyszłości stanie się jego znakiem rozpoznawczym, widocznym choćby wtedy gdy zezwolił na zagazowanie zakładników w Teatrze Domu Kultury Dubrowka, czy śmierć dzieci podczas szturmu na Szkołę nr 1 w Biesłanie. Czy kij, pas i wyzwiska w Metechi oraz łojenie grzbietów w Baskowa wystarczająco tłumaczą przyszły brak empatii i nieliczenie się z uczuciami innych? Razy z ręki Władimira Spiridonowicza wymierzane były przecież w najlepszej intencji, ten żołnierz po ciężkich przeżyciach, sam, będąc podobnie wychowywany, zapewne uważał, że tak postępować trzeba, że dzieciak pojmie, iż jest bity dla własnego dobra. Dzieciak z czasem może to i pojął, lecz doznany ból, strach i poniżenie raczej go nie uszlachetniły. Oschłość i znieczulica wniknęły w tkankę jego systemu nerwowego i zredukowały do minimum poczucie własnej wartości. 40 lat później, gdy Władimir Władimirowicz Putin obejmował najwyższe stanowisko w państwie, grafolog kreślący jego portret psychologiczny na podstawie charakteru pisma stwierdził: Autor tego tekstu prezentuje postawę zamkniętą tak w sensie fizycznym, jak i psychicznym, a przy tym z całych sił usiłuje się wyzwolić od znienawidzonego braku pewności siebie oraz zaniżonej samooceny. Stara się zajść jak najwyżej i zdobyć jeszcze większe znaczenie, by odzyskać poczucie własnej godności tłumione w procesie wychowawczym, najprawdopodobniej przez ojca. Jak wielu przed nim. Od dzieciństwa widział bicie i przemoc. Pewnego dnia pijany ojciec z całej siły rzucił synem o podłogę. Za nieposłuszeństwo bije go bez litości. Bić na zawsze zapada w jego podświadomości. Bić znaczy wychowywać. To o Józefie Stalinie. Za sprawą tego człowieka miliony istnień pochłonął Wielki Terror i Archipelag Gułak. Między synem a jego władczym i łatwo wpadającym w furię ojcem, wciąż dochodziło do spięć, co świadczy o gwałtowności, a nawet brutalności wzajemnych stosunków. Gdybym zebrał za jednym zamachem baty, które dostałem, już bym nie żył. To o Adolfie Hitlerze. Za sprawą tego człowieka sześć milionów ludzi zginęło w gettach, obozach koncentracyjnych i na polach bitew II wojny światowej. Bito Robespiera, bito Mussoliniego, bito Saddama Husajna. Czy to znaczy, że zawsze w wyniku doznanej przemocy powstaje osobowość tyrana, despoty i okrutnika? Nie. Lenin na przykład dzieciństwo miał szczęśliwe, ale zwiększa prawdopodobieństwo takich zachowań. Cofnijmy maszynerię czasu i wróćmy do domu numer 12 w załuku Baskowa. Jest tam przecież jeszcze Maria Iwanowna, przeciwieństwo męża. Sama dobroć! Mówią chłopcy z podwórza. Człowiek delikatny, życzliwy, współczujący, wtóruje Wiera Dmitrijewna Guriewicz, nauczycielka początkowych klas w szkole podstawowej Putina. Maria Iwanowna myślała tylko o tym, by Wołodia był syty, nakarmiony. Całe nasze życie toczyło się na podwórzu, wspomina sam Władimir Władimirowicz. Mama od czasu do czasu wychyli się z okna i zawoła: na podwórzu, na podwórzu, no i dobrze. Możliwe jednak, że sama dobroć Marii Iwanownej już chłopcu nie wystarczała, że przyszła za późno. Ale czy mogła się tego domyślać prosta, niewykształcona kobieta z biednej wsi, też nigdy po głowie nie głaskana? Cackanie się z dziesięcioletnim chłopakiem zapewne wydawało się jej niezręcznością. A może to on nie potrafił jej przytuleń i pocałunków przyjąć. Może miał przed oczami tamtą, inteligentniejszą, lepiej wykształconą, o piętnaście lat młodszą, o macierzyństwo bogatszą. I oto na dziedziniec wbiega jasnowłosy chłopak, taszcząc ze sobą cały ten psychologiczno-fizjologiczny kram. Wbiega na dziedziniec, który sam w sobie jest złowrogim, zagmatwanym światem. Siedem lat minęło od sławnego, zimnego lata 1953 roku, kiedy po śmierci Stalina, uważający się za jego następcę, ławrient Beria zaordynował radosną amnestię, i wypuścił z więzień oraz łagrów niemal milion najprawdziwszych kryminalistów. Ci, którzy nie zapadli się po stepach, lasach, wsiach i miasteczkach rozległego kraju, buszowali po wielkich miastach. U nas na podwórzu ciągle pałętały się rzezimieszki z okolicy wspominają starzy mieszkańcy. Ukradł kto mięso na niekrasowskim rynku, to przed milicją dawał dyla przez nasz dom. Złodzieje wiedzieli, jak zgubić pościg. Od rynku należało dobiec do naszego zaułka, skręcić w podwórze domu numer 12, dać nura w piwniczne okno i spokojnie wyjść na zaułek saperów. Tak więc chłopak, jeszcze niedawno kojący nerwy szumem rzeki pełnej srebrzących się ryb i mający przeciw sobie niechętny, lecz niewielki i znany już świat, teraz musiał się zmierzyć z oporną materią ludzi oraz zdarzeń, za azyl mając ceglano betonową studnię podwórzowych ścian. Na podwórzu obowiązywały wilcze prawa, jak w więzieniu. Jedni byli hersztami, inni sługami. Starsi rządzili młodszymi. Dyscyplina surowa. Ton nadawały piętnasto, szesnastoletnie chłopaki. Smarkacze nie mieli prawa do nich się pchać, musieli słuchać. Przynieś to, zrób tamto. I nie daj Bóg, żeby ten młodszy poskarżył się rodzicom. Mógł na zawsze zostać odszczepieńcem, mówi Piotr Ilić, jeden z tych, co tu spędzili dzieciństwo. A Wołodja Putin nie od razu pojął i przyjął prawa podwórzowego świata, no i z początku żyło mu się tu trudno. Nie od razu. Z początku. Najwidoczniej nie wśród takich praw wyrastał. Nie w tym podwórzowym świecie. Więc zżycie się z nim mocno bolało. Szybko jednak przyszedł czas wyrównania rachunków pięściami. Putin znał chwyty sambo, zanim jeszcze zaczął je tu trenować, i mnie też nie jeden raz obronił. A we wszystkim chciał być pierwszy. No to niedługo na podwórzu wszyscy zaczęli się go bać. Wspomina Dmitrij Łobanow, gdy się bił, musiał wygrywać, bo inaczej robił się zły. Tak długo walczył, aż wygrał. Lubił zwyciężać, lubił być najlepszy, ale to chyba nic szczególnego. Upewnia się Wiera Nikołajewna z Metechi, opowiadając holenderskiej dziennikarce o swoim przepadłym synku Wowie. Tym samym, który według wspomnień metechijskiej nauczycielki szybko zapisał się na sambo, a z zabaw najbardziej lubił walkę. Tym samym, z którym, jak pamięta jego przyjaciel Gabriel dataszwili, razem się bawili. W wojnę i w piłkę grali i się bili. Przy czym Wowa był tym lepszym przez to jego sambo. Chociaż był niski, gotów był bić się z każdym. O skutkach nie myślał. Od razu walił po mordzie, twierdzi przyjaciel szkolny Wiktor Borisienko. A potrafił się bić z każdym, nawet z potężnym bandziorem. Jeśli powiedzmy, ten go czymś uraził, Wołodia błyskawicznie skakał na tego byka, drapał go, gryzł. Pękami włosy wyrywał, wyrabiał nie wiadomo co. Gdy już zaczynał się bić, był coraz bardziej rozsierdzony. Tenże Borisienko wspomina, jak jeden z nauczycieli ciągnął Putina za kołnierz przez korytarz, bo ten coś narozrabiał. Chłopak był wściekły, długo nie mógł się uspokoić. Gdy już się wydawało, że doszedł do siebie, że przycichł, na nowo wybuchał wściekłością, niewspółmierną do przyczyny. Ponad pół wieku wcześniej nad rzeką Kurą, tą samą nad którą z wędką przesiadywał Wowa, w odległym o kilkadziesiąt kilometrów gori, pewien chudziutki, czarnowłosy chłopczyk też najbardziej lubił walczyć i ćwiczyć kriwi, czyli boks zespołowy. Na imię miał Josif, matka zwała go Soso, a do historii przeszedł jako Stalin. Był krnombrnym, ordynarnym, upartym dzieckiem. Nieznośnym z natury. Tak opisała go 112-letnia Hanna Moschiaszwili, gruzińska żydówka, przyjaciółka jego matki, która w 1972 roku emigrowała do Izraela. Chorobliwie dumnym, jak często bywają ludzie długo upokarzani. I zawsze musiał wygrywać. Ciekawe że zarówno Soso, jak i Wowa. Poznali arkana walki, broniąc siebie i swoich uwikłanych w nieproste życie matek. Bo chociaż mężem Jekatieriny Georgijewnej Gieładze, matki Stalina, był pijący i bijący szewc Wisarion, dwóch chłopców urodzonych z tego związku przed Josifem zmarło, wcale nie jest pewne, czy to on spłodził przyszłego generalissimusa. Plotka przypisuje ten akt dwóm innym panom, albo arystokracie gruzińskiemu o nazwisku. Egnata Szwili, któremu dom prowadziła niespełna dwudziestoletnia śliczna Ekaterina, bita i poniewierana przez męża, albo często przebywającemu na Kaukazie podróżnikowi i przyrodnikowi polskiego pochodzenia Nikołajowi Przewalskiemu, którego miała poznać w domu arystokraty o nazwisku Mamina Szwili. Oglądając choćby w encyklopedii zdjęcia Stalina i Przewalskiego, nawet najzagorzalszy wróg plotek zauważy, że to niemal ta sama twarz. Uderzające podobieństwo. Szewc wisarion Iwanowicz, przy którego nazwisku w archiwach Żandarmerii widnieje notatka Włóczęga, najprawdopodobniej też na edukację Stalina nie łożył. Płacił podobno Jakow Egnataszwili, do którego Stalin zawsze odnosił się z wielkim szacunkiem. Przepadł w mrokach historii szewcy wisarion. Uchodzący za ojca Josifa przepadł też hulaka Płaton Priwałów, który najprawdopodobniej spłodził Władimira. Gdzie ich groby nie wiadomo. Soso musiał wygrywać. I wowka też musiał mieć ostatnie słowo. Po latach powie: Rola, jaką wtedy na podwórzu odgrywałem, w dorosłym życiu byłaby rolą władzy sądowniczej. Koledzy pamiętają go jednak raczej jako egzekutora pospiesznych wyroków gorliwego i mściwego. Nawet jego najwierniejsza i zagorzała orędowniczka, nauczycielka Wiera Dmitrijewna Gurjewicz ze szkoły podstawowej nr 193 w Leningradzie, przyznając, że Wołodia to dobry człowiek, dodaje, ale zdrady i podłości nie wybaczy nigdy i nikomu. Czy zatem także najbliższemu człowiekowi, matce? indagujący kandydata na prezydenta, dziennikarze skonstatują. Zdarzało się, że, namyślając się nad odpowiedzią, Putin robił pauzę i tak odpowiadając na pytanie, czy ktoś kiedyś go zdradził, długo milczał, zanim zdecydował się powiedzieć: Nie. Po chwili zaś uściślił. Przyjaciele nie zdradzali. Czy Leningradzki Wowa bierze odwet za Wowę z Metechi? Czy, mając oparcie w nowym życiorysie, postanawia już zawsze wygrywać, a każde ustępstwo uważać za słabość? Jeśli tak, to mamy do czynienia z dojrzałym człowiekiem, czy z wiecznie naprawiającym swoje dzieciństwo podrostkiem, który wyrósł, ale nie dojrzał. Znane są jego lapsusy słowne prosto z podwórkowego slangu, na które sobie, piastując już wysokie urzędy państwowe, bez żenady pozwala. Gdy tylko traci grunt pod nogami, bo powiedzmy, że gdzieś za granicą dziennikarz zadaje mu niewygodne pytanie, robi się wściekły i wulgarny. Zaskakuje na przykład międzynarodową publiczność w Brukseli propozycją obrzezania, jak muzułmanina, dziennikarza ośmielającego się podać w wątpliwość przestrzeganie praw człowieka w Czeczenii, albo zapytany o swój ogromny majątek odpowiada: Widziałem parę papierków w tej sprawie. Wszystko to gadanie, bzdury po prostu wszystko wydłubali z nosa i rozmazali po tych swoich papierkach. Lub tłumacząc powolny w porównaniu z Unią Europejską rozwój Rosji twierdzi, że u nas z przeproszeniem wszyscy smarki przeżuwają i politykierstwem się zajmują. Znajdzie się też w jego wypowiedziach stwierdzenie, że nich szanu nie robicie. Przy czym w potocznej ruszczyźnie słowo szan. To wulgarne określenie bardzo męskiego organu. To zaledwie skromna próbka słownictwa głowy państwa rosyjskiego. Czy tak się zachowuje dojrzały emocjonalnie człowiek? Czy to tylko usterka w wychowaniu, czy już w psychice? Bo nie w wykształceniu. Putin jest przecież absolwentem Wydziału Prawa. Rozumienie prawa przez dorosłego Putina jest takie samo jak wowy z zauka baskowa 12. Prawo ma bronić swoich przed obcymi, dlatego swoi mówią, że można na Putinie polegać, że jest współczujący i ludzki. Obcy natomiast są pewni, iż to człowiek absolutnie cyniczny, zdecydowanie bezlitosny, a na widok włączonego dyktafonu odmawiają dalszej rozmowy. Nie, on nie jest mściwy, on ma tylko bardzo dobrą pamięć. Mówi, prosząc o nieujawnianie swojego nazwiska, jego współpracownik z administracji Petersburga, miasta, gdzie do dziś wiele osób zmienia się na twarzy, usłyszawszy słowo Putin. Huligan. Szkoła. Kolejna próba dla dziecięcych nerwów. Chłopak ma przecież lat dziesięć, a musi udawać młodszego. By nie mnożyć jego traum, do nowej metryki wpisano oprócz danych nowego ojca i nowej matki także nowy rok urodzenia 1952. Posłano więc wowę powtórnie do pierwszej klasy, unieważniając gruzińską edukację. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. Władimir Władimirowicz przyszedł na świat, jak podaje oficjalna metryka, 7 października. Kiedyś powie Urodziłem się w październiku, dlatego do szkoły poszedłem, gdy miałem prawie osiem lat. Czy ta minimalna różnica w czasie mogła przeszkodzić w wysłaniu go do szkoły rok wcześniej? Ale rok wcześniej przebywał jeszcze daleko od Leningradu. Te życiowe zawirowania bez wątpienia musiały się zapisać w umyśle i odbić na psychice małego człowieka. Wymagały stałego napięcia, zręcznego kluczenia, żonglowania prawdą codziennością stało się kłamstwo, nie to banalne, dziecięce, chroniące przed karą, lecz globalne, konieczne do życia, jak mimikra, dobre, moralnie obojętne. Lecz czy ktoś małemu Wowie mówił o moralności? Czy tłumaczył, że posłużenie się w jego sprawie narzędziem kłamstwa, to wyjątek od przyjętych zasad? Czy starał się to wyjaśnić Władimir Spiridonowicz? Bardzo do małego urwi połcia przywiązany, lecz skory do bicia, były żołnierz pacyfikacyjnego batalionu służb specjalnych NKWD, inwalida mający za sobą ponad pół wieku życiowych zmagań? Chyba nie, skoro Władimir Putin w przyszłości powie. Ojciec w zasadzie się mną nie zajmował. Zapewne nie robiła tego ciężko przez życie doświadczona, zapracowana, zagoniona i w gruncie rzeczy. Steroryzowana przez nieznośnego chłopaka Maria Iwanowna, która najwidoczniej jednak go kochała, bo zmieniła dzienne zatrudnienie w przedszkolu, w piekarni, w laboratorium, na nocną pracę sklepowego stróża, byle tylko go upilnować. Pytanie, czy chłopak mógł być grzecznym, porządnym uczniem początkowych klas Leningradzkiej Szkoły Podstawowej. Cóż wiedziały o życiu, w porównaniu z nim, otaczającego dzieci? Były zwykłe i nudne. Podobnie jak podstawy wiedzy, które już przecież w Gruzji jako tako opanował, trudno się dziwić, że zapytany po latach przez dziennikarzy, czy lubił szkołę, szczerze odpowiedział, nieszczególnie. Mnie się na ulicy podobało. Szkoła mieściła się w tym samym zaułku tuż obok domu i sąsiadowała z jego podwórzowym królestwem. Podwórze stanowiło bezpieczne zaplecze i przez pierwsze cztery lata pomagało mu utrzymać. Prawdziwe nieformalne przywództwo. Było oknem na świat, a jakież to było podwórze. Huligan na chuliganie. Atmosfera okropna. Nieogoleni, brudni faceci z papierosami i portwajnem. Pijaństwo, przekleństwa, bójki, no a Putin pośród tej całej łobuzerii. Opowiada bez żenady jego ówczesny przyjaciel Wiktor Borisienko. Cóż. Władimir Putin jest dzieckiem epoki szczególnie trudnej, powojennej. Można by powiedzieć było jak było, przeszło minęło. Podwórzowy zabijaka, wyrósł na porządnego człowieka. Utrudnia to jednak sam bohater. Gdy zdziwieni jego wyjątkowo późnym, jak na sowieckie standardy, wstąpieniem do pionierów, dopiero w szóstej klasie, dziennikarze dopytują, czy wcześniej rzeczywiście było aż tak źle, Kandydat na prezydenta odpowiada: Oczywiście, byłem przecież chuliganem, nie pionierem żartuje pan upewniają się dziennikarze Nie obrażajcie odpowiada poważnie ja naprawdę byłem chuliganem koniec złudzeń. Człowiek, który lada moment obejmie rządy nad jedną szóstą globu rzeczywiście uważa, że przynależność do chuligańskiej bandy nobilituje przestępczy modus agendi. Wdrukowany w jego umysł, nie poddał się korekcie, bo nigdy nie został przez niego uznany za zło. Sprawiedliwość to dlań prawo siły i szantażu, a podwórzowe wytykanie przywar innym, ja zły, ty jeszcze gorszy, i ugarstwo to najskuteczniejsze argumenty na poparcie własnych racji. Niedobrze rokuje to, że Władimir Władimirowicz nie rozstał się z wową że jego dorosłe życie stanowi niemal klasyczne potwierdzenie prawideł psychologii, często, oczywiście, że nie zawsze, upatrujących przyczyn przestępczości w trudnym dzieciństwie. Cóż da małemu chresztowi podwórza większą pewność siebie, większą wiarę we własne siły i większe poczucie dojrzałości życiowej niż dobrze przemyślany i zrealizowany choćby nawet niewielki występek? A to... Grozi swego rodzaju psychologiczną katastrofą. U młodocianych przestępców, bo kimże innym są rozzuchwaleni chuligani, rozwija się przerośnięte ego, świadomość wszechmocy i narastającej bezkarności przy malejącym poczuciu winy. W państwie demokratycznym, osobliwości charakteru prezydenta pozostałyby tylko psychologiczną ciekawostką. W państwie rządzonym jednoosobowo. Nabierają zasadniczego znaczenia. Po latach większość zachodnich polityków odkryje ze zdziwieniem, że Putin to chuligan, człowiek niebezpieczny, wandal. Czerwiec roku 2013. Kolejne państwa, jedno po drugim, odmawiają wjazdu Edwardowi Snowdenowi, usiłującemu się ukryć po ucieczce ze Stanów Zjednoczonych z największą w naszych czasach ilością informacji skradzionych z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, National Security Agency, NSA, podlegającej Centralnej Agencji Wywiadowczej, Central Intelligence Agency, CIA. Gościnę udziela mu prezydent Putin. Wbija nóż w plecy USA. Zachowuje się jak chuligan. Grzmi w telewizji CBS demokratyczny senator Chuck Schumer i dorzuca z doświadczenia wiem, że jeśli takiego chuligana się nie ukaże, staje się coraz gorszy. Październik 2013 roku. Nietrzeźwego pracownika rosyjskiej ambasady, podejrzanego o stosowanie przemocy domowej, zatrzymuje w Amsterdamie holenderska policja. Po krótkim przesłuchaniu wypuszcza go i przeprasza za naruszenie immunitetu dyplomatycznego. Dwa dni później, we własnym mieszkaniu w Moskwie. Zostaje ciężko pobity holenderski dyplomata Onno Elderen Bosch. Komentując to zdarzenie, telewizja CNN stwierdza: Podobne przypadki mogą się zdarzyć i ostatnio się zdarzały w stosunkach Rosji z różnymi państwami, ponieważ jej zachowanie coraz częściej przypomina zachowanie podwórzowego huligana. Nadal jesień 2013 roku, 18 września, Morze Barenca. Na wodach międzynarodowych zatrzymał się Arctic Sunrise, statek Greenpeace'u pływający pod holenderską banderą. Ekolodzy dążą do tego, by ONZ całkowicie zakazała w Arktyce połowów i wierceń geologicznych przeprowadzanych także przez Rosję. Od statku odbija ponton. Działacze Greenpeace'u usiłują wdrapać się z niego na rosyjską platformę wiertniczą Prira Złomnaja, żeby rozwiesić transparent z napisem. Dość niszczenia Arktyki. Gdy dwoje z nich próbuje wejść na platformę, Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, FSB, przeprowadza akcję niemal wojskową. Wśród krzyków, wyzwisk, strzałów z kałasznikowa w powietrze i wodę, funkcjonariusze chwytają zalinę i uderzają nią o burtę, mimo że zawieszona na niej dziewczyna krzyczy, iż już schodzi. Następnego dnia nad statkiem zatrzymuje się helikopter. Zjeżdżają z niego na linach uzbrojeni po zęby ludzie, i klęczącym na pokładzie ekologom 30 osobom z 18 krajów przystawiają karabiny do głów. Sąd rejonowy w Murmańsku wydaje nakaz ich aresztowania na dwa miesiące wbrew prawu, któremu podlegają pokojowe działania organizacji Greenpeace. Rosja pokazuje reszcie świata, co o nim myśli. Komentuje w telewizji CNN. Rosyjska dziennikarka Masza Gessen. Ten przekaz w gruncie rzeczy oznacza, będziemy wyprawiać, co nam się podoba, a wy nam nic nie zrobicie. Tak mówi huligan, im bardziej zaś zdecydowanie będą protestować organizacje międzynarodowe, tym ostrzejsza stanie się reakcja Putina. Minie jeszcze parę miesięcy nastanie rok 2014, zanim nazwisko Putin wywoła na świecie przerażenie a on sam. Poczuciu zupełnej bezkarności rzuci temu światu rękawice w postaci Krymu i depcząc Ukrainę, zacznie się napawać swoją omnipotencją. Jego poczucie bezkarności nie bierze się jednak znikąd, lecz wynika z postępowania liderów polityki światowej, którzy przez lata, dla własnej wygody, groźnego huligana traktowali jak l'enfant terrible. Wzorce. Czy to naprawdę ważne, kiedy Wowa zaczął biegać w pionierskiej czerwonej huście? Co za różnica w trzeciej czy w szóstej klasie? Zasadnicza, twierdzą znawcy epoki. Otóż każdy obywatel kraju Rad, powyżej lat ośmiu, chciał czy nie chciał, musiał należeć do pionierskiej organizacji imienia Władimira Ilicza Lenina. Przygotowywany był do tego od dziecka w oddziałach oktyabriat, czyli październikowców, nazywanych tak dlatego, że pierwsze zastępy tworzono w latach 1923 i 1924 z rówieśników wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Wydaje się, że bałagan życiorysowy pozbawił naszego bohatera przynależności do Okciabriat, bo żaden gruziński kolega Wowy o istnieniu tej organizacji nie wspominał. Gdy więc chłopaki w dalekiej Metechi ganiali nad rzeką, łowili ryby czy obrywali sobie uszy w sambo, ich rosyjscy rówieśnicy grzecznie się uczyli pięciu głównych zasad październikowców: oktiabriata to przyszli pionierzy, oktiabriata są pilni, lubią szkołę, szanują starszych, oktiabriata to ci, co lubią pracę, oktiabriata są szczerzy i śmiali, zdolni i sprawni. Oktyabriata, zgodnie czytają i malują, bawią się i śpiewają, wesoło żyją. No i jak się miało to dziecinne gaworzenie do dramatu Wowy Putina? Ustawienie go w zwartym pionierskim szeregu, po tym wszystkim, co przeszedł, było równie niemożliwe jak zatrzymanie pioruna w locie. Ale zgodnie z nakazem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, K.P.Z.R. Do organizacji pionierów muszą należeć wszyscy uczniowie przed ukończeniem trzeciej klasy wszyscy oprócz przestępczego narybku i religijnych odszczepieńców. Wowa do tej drugiej kategorii na pewno się nie zaliczał, pozostaje zatem pierwsza. Poważny sąd zwany koleżeńskim, mający jednak w miejscach pracy czy zamieszkania kompetencje podobne do sądów państwowych, Zamierzał nawet wysłać chłopaka na reedukację do internatu dla trudnej młodzieży. Ale Władimir Spiridonowicz wyprosił pozostawienie syna w rodzinie i sam za niego poręczył. Sąd prośbę uwzględnił. Cóż takiego nawyrabiał ten dorastający, tryskający energią chłopak, podczas gdy inne dzieci, teoretycznie jego rówieśnicy, zgodnie czytały i malowały, bawiły się i śpiewały. Chyba dopuścił się ciężkiego, jak na swój wiek, przestępstwa: rozboju, kradzieży, bójki z uszkodzeniem ciała. I najpewniej, jak przypuszcza aktywista Komsomou, komendant oddziałów pionierskich i przewodniczący Rady Drużyny Pionierskiej imienia Bohatera ZSRR i D. Kudrina Siergiej Żakow, mały Putin musiał zajmować wysoką pozycję na liście bywalców miejscowej Milicyjnej Izby dla Nieletnich. Tych śladów dzieciństwa Wowy daremnie by teraz szukać w aktach. Zniknęły zapewne już wówczas, gdy Władimir Władimirowicz piastował stanowisko zastępcy mera Sankt Petersburga. Pozostawmy jednak całą tę chuligańską przeszłość przyszłego prezydenta i wstąpmy na chwilę do wsi Metehi, położonej 30 kilometrów od Gori, gdzie urodził się Josif Wisarionowicz Dżugaszwili. Pójdźmy wiejską, wąską, lekko zabłoconą drogą, mijając niziutkie, biedniutkie domki z białej cegły. Na jednym niebieska pordzewiała tabliczka, informuje po gruzińsku i po rosyjsku ulica Stalina. Idący drogą, chłopcy zatrzymują się przy numerze 12, popychają żelazne wrota i wchodzą do amatorskiego warsztatu samochodowego. Będącego równocześnie miejscowym salonem fryzjerskim W zagraconym wnętrzu krzesło pod oknem udaje fotel fryzjerski Starszy wąsaty człowiek w białym kitlu Zaczyna się krzątać przy klientach Sprawnie manipulując grzebieniem i nożyczkami To Suren, dzisiaj zwany dziadkiem Ten sam, który ponad pół wieku wcześniej Strzygł wowę na boksa Znaczy grzywkę zostawiamy długą, a resztę pod maszynkę Objaśnia stwierdzając, że Wowa już wtedy, a jakże, był dzielny jako byk wśród cieląt. Światło z okna pięknie iluminuje podobiznę rozpartego w wiklinowym fotelu wąsatego jego mościa w białej kurtce z pagonami oraz w czarnych spodniach z lampasami. Portret otacza czarna ramka. Na przeciwległej ścianie, w ramce brązowej, tenże wąsaty jego mość w ciemnym mundurze kroczy wyprostowany, spoglądając przed siebie odważnie i dumnie. Takie lub podobne portrety Stalina wisiały niemal w każdym gruzińskim domu. U Wiery Nikołajewnej i Georgija Osiepaświliych jego wizerunek witał przybyłych od wejścia. A teraz jest 1961 rok. Zaułek Baskowa. Od pięciu lat trwa w kraju rad. Rozprawa z kultem jednostki, zapoczątkowana referatem pierwszego sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa, wygłoszonym na 20. zjeździe w 1956 roku. Portretami generalis Simusa zapełniają się śmietniki. I oto wowa wdrapuje się jak najwyżej na sterte pruchniejących pod murem podwórka desek i w szczelinę w murze domu wbija gwóźdź. A przyjaciel, Siergiej Bogdanow, podaje mu wyciągnięty ze szkolnego stosu odpadków portret Stalina. Wowa wiesza go uroczyście i triumfuje. Co chciał w ten sposób uratować od pogardy? Tamten wizerunek, czy resztki rozbitego dzieciństwa? Awantura była straszna, dorzuca Bogdanow czterdzieści lat później. Czas pokaże, iż ten portretowy Heros. Zajął w psychice Władimira Putina miejsce kogoś bliskiego i ważnego, autorytetu. Kiedy to się stało? Czy już wówczas, gdy wąsaty wódz w aureoli narodowego bohatera towarzyszył jego gruzińskim dniom? Czy później, w Leningradzie, gdy jego formalny ojciec, Władimir Spiridonowicz, chwalił się swoim ojcem, kucharzem u Stalina? Niby nic takiego, kucharz to kucharz! Mówił Władimir Putin dziennikarzom, ale widocznie dobrze gotował, skoro po pierwszej wojnie światowej poprosili go, by pracował w podmoskiewskich gorkach, gdzie wtedy żyli Lenin i cała rodzina uljanowów. A kiedy Lenin umarł, dziadka przesunięto do jednej z dacz Stalina, gdzie długo jeszcze pracował. Gdy padały te słowa, był rok 2000. Od dawna żaden szanujący się polityk nie wspomniał nawet o Stalinie. Nie mówiąc już o Leninie, i raczej wątpliwe, czy Gorbaczow lub Jelcyn chwaliliby się podobną bliskością. A Putin? Owszem, jakby słowo Stalin nawet przez moment nie kojarzyło mu się z czymś strasznym. Wręcz przeciwnie, dawało powód do dumy, bo kandydat na prezydenta już na samym początku uraczył dziennikarzy opowieścią o dziadku Spiridonie, kucharzu wodzów komunizmu. Ciekawe skądinąd, czy urodzony w 1911 roku syn Spiridona, Władimir, zaglądał w gorkach, jak to dzieciak, do ojcowskiego królestwa, czyli do kuchni w dworku odebranym kupcom Morozową. Jeśli tak, to czy zetknął się tam ze schorowanym Leninem, który umarł dopiero w 1924? A później, w tajemniczej daczy Stalina, może spotkał samego gospodarza. Tak czy inaczej. Duch wodzów rewolucji unosił się nad dzieciństwem zarówno Władimira, syna kucharza Spiridona, jak i Wowy, choć dziadek o swoim życiu raczej milczał. Nie był represjonowany, dziwili się dziennikarze, znając tragiczny los niemal wszystkich otaczających generalissimusa osób. Jakoś nie był. Choć prawie nikt, kto przez cały czas był przy stalinie, nie ocalał. Dziadek ocalał. Oznajmił niefrasobliwie Władimir Władimirowicz. Czyżby nie zdawał sobie sprawy ze szczególnego rodzaju zasług, jakimi, wedle znawców epoki, musiał się ów kucharz wykazać wobec organów bezpieczeństwa i być może także wobec samego gospodarza? Siergiej Żakow, były kadrowy pracownik zarządu S. Wywiad, KGB ZSRR, w książce Urze Styrlic, Fałszywy Styrlic, pisze. To oznaczało, że ten kucharz był w stałym kontakcie z organami jako tajny pracownik, donosiciel. Dziadek Spiridon, który skądinąd nawet na fotografii dedykowanej jedynemu dziecku swojego syna nie nazwał go wnukiem, lecz synkiem Wowy, przeżył gospodarza. Tak powszechnie nazywano Stalina. I resztę życia spędził w miejscowości Ilinskoje, w domu wczasowym moskiewskiego wydziału partii, gdzie raczył szacownych gości produktami swojego kulinarnego kunsztu. Syn owego mistrza kuchni, Władimir Spiridonowicz, również gadułą się nie okazał. Rodzice prawie niczego mi nie opowiadali, powtarza Władimir Władimirowicz dziennikarzom. Wie jednak, że ojciec walczył w Estonii w oddziałach ochotników NKWD, a czymże był narodny komisariat w nutriennych dzieł, Czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, jeśli nie aparatem represji. Od milicji poczynając, przez sądy, a na straszliwym systemie gułagu wewnątrz kraju rad i represyjnych oddziałach na zewnątrz kończąc. Czymże początkowo była wojna w Estonii, jeśli nie zbrojnym zaborem tego kraju przez ZSRR, uzgodnionym z Niemcami w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow? Czy zatem Władimir Władimirowicz, opowiadając o swoim oficjalnym ojcu, nie zdaje sobie sprawy, że ten terrorem, rozstrzeliwaniami i deportacją pomagał Estończykom w ich dobrowolnym przyłączeniu się do Związku Radzieckiego, a nie tylko, jak słyszą dziennikarze, bohatersko prowadził dywersje na tyłach wojsk niemieckich? Podczas jednej z takich akcji oddział Putina seniora. Tak długo się ukrywał w pobliżu miejscowości Kingisepp po wykonaniu zadania, aż żołnierzom zabrakło żywności. Nawiązali kontakt z miejscowymi estończykami, ci przynieśli im jedzenie, a potem wydali Niemcom, relacjonuje przyszły prezydent. Bez komentarzy. Dziennikarze pytań nie zadają. Władimir Spiridonowicz z opresji w Estonii wyszedł cudem. Ukrywał się przed Niemcami w błotnym jeziorze, oddychając przez trzymaną w ustach trzcinową rurkę. Później ledwie uszedł z życiem pod Leningradem, ciężko ranny na Newskim przyczółku, którego obrona uchodzi za jeden z największych błędów Stalina. Jesienią 1941 roku, po ustanowieniu blokady Leningradu, pisze rosyjski historyk Mark Sołonin. W naszych rękach pozostał maleńki plac bitwy, o rozmiarach 2 na 3 kilometry, newski przyczółek nie mógł odegrać żadnej ważnej roli w przerwaniu blokady. Niemniej to poletko bitewne kazano utrzymać za wszelką cenę, więc je utrzymywano przez 400 dni. Niemiecka artyleria ostrzeliwała każdy metr tej ogromnej bratniej mogiły. Ogólną liczbę żołnierzy poległych na tym przeklętym Skrawku różni badacze oceniają na 200-300 tysięcy. Dla porównania, przez pierwsze sześć miesięcy wojny, od 22 czerwca do 31 grudnia 1941 roku, Wehrmacht stracił na całym froncie wschodnim 209 595 żołnierzy. Mówiono, że na Newskim przyczółku żołnierz Armii Czerwonej Średnio przeżywał pięć minut. Przyszły prezydent, który sam przyznaje, że była to krwawa jatka, pytany przez dziennikarzy, czy nie uważa, że za ten skrawek ziemi zapłacono zbyt wysoką cenę, odpowiedział? Myślę, że na wojnie zawsze popełnia się wiele błędów. Trzeba odnosić się do tego pragmatycznie. Pragmatycznie i kropka. Kiedy trzynaście lat po tej rozmowie, w siedemdziesiątą rocznicę uwolnienia Leningradu od trwającej dziewięćset dni blokady niemieckiej, podczas której ludzie umierali z głodu, a kanibalizm nie należał do rzadkości, dziennikarze niszowej internetowej telewizji DOŻD zadali widzom pytanie: Czy nie należało poddać Leningradu, by uratować setki tysięcy ludzkich istnień? Prokuratura Generalna pociągnęła ich do odpowiedzialności. Odłączono telewizję od kablowego nośnika i poddano represjom administracyjnym. Tymczasem rzecznik prasowy prezydenta oznajmił, że stacja przekroczyła wszelkie dopuszczalne granice, czego nie wolno jej darować, bo jeśli dopuścimy do tolerowania takich pytań, zacznie się u nas erozja nacji, erozja pamięci genetycznej. Czyżby więc po 13 latach rządów prezydenta rodem z leningradzkiego załuka rosyjska nacja czuła się tak niepewnie, że jedno pytanie dotyczące przeszłości mogłoby spowodować erozję? Czy to raczej lider panicznie się bał pytań z dziedziny historii? Wszak wątpliwości rodzą się w umysłach niezależnych, mogą się więc przenieść z przeszłości we współczesność, a to już grozi indywidualizmem dezynwolturą, demokracją, buntem. Putin senior nie musiał snuć długich opowieści. W pokoju z kuchnią, w komunalnym mieszkaniu przy zału Baskowa ważny był duch wielkiego zwycięstwa pod wodzą generała Simusa. Mniej liczyła się słów materia. Wąsaty autorytet z czasów dzieciństwa wowy niewiele stracił na sile oddziaływania tylko dlatego. Że po roku 1956 spadł z piedestału. System, który go stworzył, trwał. Trochę tylko mniej okrutny niż dawniej. Obywateli kraju rad, zarówno tych w zwykłych domach, jak i tych w łagiernianych barakach, nadal witała pieśń o poranku, który jasnym światłem krasi mury starodawnego Kremla, kiedy budzi się, kipiący potężny, niezwyciężony kraj ukochany. Nasz Sowiecki Kraj. Zniknęła z niej wprawdzie zwrotka o Stalinie, w pochodach nie pojawiały się jego portrety, ale partia nadal dbała, by, jak ujął to jej piewca Włodzimierz-Majakowski, jednostka była zerem, jednostka była bzdurą. I by liczył się tylko takich bzdur zlepek, kolektyw. Skończył się okres chruszczowowskiej odwilży i w przestrzeni między władzą a społeczeństwem. Zwolna zamierał przelotny wiaterek swobody. Masowe represje należały wprawdzie do przeszłości, lecz łagry i więzienia nie pustoszały, a szpitale psychiatryczne zapełniały się pacjentami z nową jednostką chorobową przewlekłą schizofrenią, objawiającą się najmniejszą choćby wątpliwością co do słusznej linii partii i obranej drogi do komunizmu. A gdy w 1965 roku Świętowano dwudziestolecie zwycięstwa nad faszyzmem. Uroczystym pochodom znowu tu i ówdzie, towarzyszyło znajome oblicze, lekko uśmiechnięte pod wąsem. Tu i ówdzie, nachalnie gdzieś w tle. O Stalinie nie wspominał żaden z sekretarzy generalnych partii komunistycznej. Strach już nie pętał całunem, a tylko spowijał ludzi gęstą, cienką tkaniną. Jedynie najzagorzalsi wyznawcy wodza kładli jeszcze rocznicowe goździki, pod wmurowanym w kremlowską ścianę popiersiem. Następcy, Kruszczow, Breżniew czy Andropow, osuwali się w cień, ciągnąc za sobą wąsaty portret. Wydawało się, że stamtąd nie ma powrotu, że przepadnie na zawsze. Hulały w Rosji pierostrojkowe burze. Rosyjska demokracja wchodziła w bolesny okres dojrzewania. Ślady po Marksach, Engelsach, Leninach, Stalinach znikały, zda się, bezpowrotnie. A jednak stało się. Ślady odmieciono. Jak? Kiedy? Portrety, otrząśnięte ze śmietnikowego pyłu, przywierały do ścian budowli na Placu Czerwonym już nie tylko w Dzień Zwycięstwa, tu i ówdzie, mościły sobie miejsce na ulicach Moskwy. I oto znów górują nad przechodniami w Wołgogradzie, niegdyś zwanym wszak Stalingradem. Butnie prezentują się na autobusach w Czelabińsku, nierzadko wychyną z jakiegoś pochodu, a jeśli kto ma życzenie, trafią wprost do domu po kliknięciu w internetowy link: portret Stalina kupić, zamówić, ściągnąć. Po portretach przyszedł czas na pomniki. Kosztują więcej, zrobić je trudniej. Nie dorównują więc liczbą konterfektom wodza, ale powstają. Oto w Jakucku na dalekiej Syberii trzy, w Machaczkale, w Woronerzu, statuły lub tylko popiersia są jak wydobywające się spod gruzów historii wańki-wstańki, strażnicy nadchodzącej przyszłości, której cofnie się czas o dziesięciolecia, nasyci ją strachem i wrogością. strachem. Na użytek wewnętrzny, wrogością do reszty świata. Dlaczego? Bo Władimir Władimirowicz od dawna wie, że najłatwiej się rządzi stale gotowym do obrony, posłusznym podwórzem. Pionier. Czerwone chusty, białe koszule. W niedługim szeregu stoi wowa. Wreszcie wstępuje do pionierów. Ostatni moment, to już szósta klasa. Potem zaczynają się obowiązkowe przyjęcia do Komsomołu, ale tylko dotychczasowych członków młodzieżowej organizacji. To się odbyło w Sablinie, uroczyście. Wspomina nauczycielka Wiera Dmitrijewna Gurjewicz. Skąpy lasek, na skraju drewniane zabudowanie, obszerne, parterowe, coś między chatą a hacjendą. z boku tablica. W tym domu w latach 1905-1906. Bywał u swojej siostry, a i Ulianowej, Jelizarowej, Władimir Ilicz Lenin. Zabudowanie to tak zwany Domek Lenina. Przyjmowanie tutaj w szeregi pionierów uważane jest za zaszczyt. Pewnego dnia 1966 roku padły tu na polanie słowa. Ja, Władimir Putin, wstępując w szeregi ogólnozwiązkowej organizacji pionierskiej imienia Władimira Ilicza Lenina, uroczyście obiecuję wobec moich towarzyszy, że będę gorąco kochać swoją ojczyznę, żyć, uczyć się i walczyć, jak przykazał wielki Lenin i jak uczy Partia Komunistyczna, a także wiernie przestrzegać zasad pionierów Związku Radzieckiego. Pierwszą zasadę uroczyście wygłosił zastępowy, a cały zastęp powtarzał za nim skandując. Pionier jest oddany Ojczyźnie, partii i komunizmowi. Zastępowy recytował po kolei pozostałe zasady, a z czerwonych chust powtarzano. Pionier to uczciwy i wierny towarzysz, zawsze śmiało broniący prawdy. Pionier jest gotów zostać komsomolcem. Pionier chce zostać bohaterem walki i pracy. Pionier czci pamięć poległych i broni Ojczyzny. Po ślubowaniu odśpiewano pieśń o pionierskiej przysiędze, powiewały nad zastępem nasze chusty jak flagi radośnie płomienne. To radość tak stać wśród myślących i czujących podobnie. To radość śpiewać razem, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, i że nigdzie nie znajdziesz szczęśliwszych od nas i od kraju, w którym żyjemy, bo to kraj najjaśniejszy, nasza wielka ojczyzna. Wspólny śpiew spaja jednostki w kolektyw. Spaja tak mocno i na tak długo, że jeszcze po latach odzywają się w głowie tamte dźwięki, przywołując tamtą atmosferę, tamte emocje. Padające w ucho melodie i słowa masowych pieśni, często piękne dzieło najlepszych kompozytorów i poetów, budzą pogodny nastrój, dumę i entuzjazm. To nasza wielka ojczyzna, najwspanialszy, najpotężniejszy. Jedyny taki na świecie, Sprawiedliwy Związek Rad. My awangarda, my budowniczowie, my najlepsi. Z przytwierdzonych do ścian radioodbiorników rozlegają się te pieśni w przedszkolach, szkołach, uczelniach, zakładach pracy, na obozach, konkursach, akademiach, festiwalach. Samych pieśni pionierów było blisko 500, a jeszcze te dla komsomolców. Dla partyjnych, dla kołchoźników, dla robotników, pieśni o pracy, o miastach, o marynarzach, o sporcie. W ciągu siedemdziesięciu lat powstało ich tysiące. Od 1917 roku, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wnikające w podświadomość, utwierdzały w umysłach milionów ludzi na obszarze całego Związku Radzieckiego przekonanie, że mityczna wizja to rzeczywistość. Drogi Towarzyszu, czytamy dziś we wpisie Jeleny Iwanownej Muchin na portalu Sowiecka ja. Muzyka. Te pieśni znały kiedyś wszystkie wsie i miasta naszej niezmierzonej ojczyzny. Niektóre z nich i teraz są znane praktycznie wszystkim, którzy urodzili się i wyrośli w naszym kraju. Te pieśni to pomniki naszej niedawnej przeszłości, w której nasze państwo próbowało zbudować społeczeństwo socjalistyczne. To był interesujący czas, czas nie tylko głagu, ale i wielkich budów, entuzjazmu, zwycięstw i wiary w jasną przyszłość całej ludzkości. Młodym chcemy tylko przypomnieć minioną epokę i kraj, który z samozaparciem bohatersko budował świetlaną przyszłość. Chcemy przypomnieć ludzi, którzy w tym kraju mieszkali. Pamiętam jeden z największych strachów mojego dzieciństwa. Że mogłam się urodzić w państwie kapitalistycznym, a nie w Związku Radzieckim. I byłam niewypowiedzianie szczęśliwa, że żyję właśnie tam. To myśmy na apelach, akademiach i zebraniach skandowali w najgorszych czasach stalinowskich i potem też, dziękujemy partii za nasze szczęśliwe dzieciństwo, pisze Irina Smith, mieszkająca w Londynie, rosyjska dziennikarka. Może i zdawałam sobie sprawę z tego, że nam się to szczęście wmawia, ale innego nie znaliśmy. Znaliśmy tylko z czytanek okropną prawdę o życiu gdzie indziej. Pamiętam historię o straszliwie biednej rodzinie amerykańskiej, która szukała w jakimś miasteczku jedzenia. Zobaczyli wreszcie kopiec ziemniaków, ale gdy zaczęli je obierać, okazało się, że w środku są fioletowe, zatrute przez kapitalistów specjalnie żeby biedacy nie mogli ich jeść no więc jak miałam nie wierzyć że żyję w najszczęśliwszym państwie świata u nas ziemniaki owszem bywały fioletowe ale to ze zwykłego rodzimego przemrożenia lena z wilna lubiłam być pionierką w pionierskiej organizacji były same pozytywne rzeczy a przede wszystkim poczucie przynależności do kolektywu i do najpotężniejszego państwa na świecie daria Przepiękna przeszłość, chusta w kolorze flagi narodowej, poczucie, że kraj dobry, ogromny, pierwsze książki, wspaniały obóz w Arteku, mili nauczyciele, sympatyczne zabawy, iluż dobrych towarzyszy z tamtych lat, Aleksiej. Wspólne pieśni, wspólna radość, wspólna duma z wielkiej i potężnej ojczyzny, którą szanuje cały świat, Siergiej. Takich wpisów jest mnóstwo. I na portalu SSSR, Nasza Rodzina i na innych podobnych. Takich ludzi jest w dzisiejszej Rosji większość. W latach 60. ubiegłego wieku rówieśników Władimira Putina było około 40 milionów. A wcześniej, a później. Przecież pionierzy, Komsomol i Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego skończyły swój oficjalny żywot dopiero w 1991 roku. Rosję zapełniają więc zarówno rówieśnicy Putina, jak też ich starsi bracia i siostry oraz wychowane przez nich dzieci. W programie Partii Komunistycznej na lata 1919-1961 uznano szkołę za oręż w walce o przeradzanie się społeczeństwa w komunistyczne. Mówił 3 października 2004 roku w opozycyjnym radiu Echo Moskwy historyk Igor Dołócki. Potem był program 1961-1986: Formowania nowego człowieka. Zauważmy, że to przeradzanie się i formowanie odgradzała od reszty globu żelazna kurtyna, rozpłatawszy świat na dwie nic nie wiedzące o sobie części. Zauważmy też, że istotą tego przeradzania się i formowania było totalne zakłamanie. W nauce dominowały dogmatyka, ortodoksja, scholastyka, otwarta apologetyka w sferze nauk socjalnych zmuszonych do obsługiwania kolejnych utopii władzy sowieckiej, konstatuje socjolog Siergiej Magariu. Przyznać się do kłamstwa i je odwołać potrafi tylko człowiek dojrzały. Igor Gorbaczow i Jelcyn też wyrastali wśród pieśni masowych i totalitarnej indoktrynacji, a przecież zdobyli się na odwagę, by je odrzucić, nie potępić, lecz przesunąć do zamkniętej na zasuwę przeszłości. Obaj, Michał Gorbaczow, sekretarz generalny KCKPZR i Boris Jelcyn, pierwszy sekretarz KPZR obwodu Sierdłowskiego, potrafili jednak ocenić, choć każdy w innej mierze Krach systemu komunistycznego i degradacja imperialnych tęsknot, zimnowojenna rzeczywistość dogorywała. Postąpili przy wszystkich popełnionych błędach, jak dojrzali przywódcy dużego formatu. Niezmienną pamięć o wielkiej Rosji imperialnej zachowały natomiast miliony dawnych pionierów i komsomolców, przechowując nieskomplikowany, czarno-biały obraz tamtej rzeczywistości. Jedynej, z jaką mógł się zmierzyć umysł infantylizowany, karmiony przez dziesięciolecia uproszczonymi prawdami, historycznymi mitami, nieprzygotowany do przyjęcia jakichkolwiek sprzecznych z nimi faktów i co niebawem zademonstruje przyszłość, czy to w czasie wojny w Gruzji, czy to podczas pacyfikacji Ukrainy, że tej kurtyny okaże się trwałe, mimo otwartych granic, internetów i Facebooka. Miliony, które wychodziły na place całego Związku Radzieckiego pod koniec pierestrojki, demonstrowały przeciwko temu, co znały, głównie przeciw partyjnej nomenklaturze i niedostatkowi, nie domagały się zaś tego, czego nie znały, czyli demokracji w całej jej złożoności. Owszem, naród w większości miał dość prawd głoszonych przez jedną partię, ale gdy za czasów Jelcyna w dumie państwowej, nowym parlamencie Rosji, Pojawiło się partii kilkanaście, a każdy deputowany domagał się czegoś innego, gdy na oczach zdumionych obywateli, oglądających te zmagania na żywo w telewizorze, krzyżowały się różne racje, nastąpiło zmęczenie. Tak jakby ludzi przywykłych do powolnego spaceru, zmuszono do biegu. Nie przypadkiem coraz chętniej słuchano sloganów monotonnie wygłaszanych przez lidera komunistów, z Zyuganowa. Szare komórki odpoczywały przy znanych dźwiękach. Gdyby nie fałszerstwa wyborcze, Zjuganow pokonałby demokratę Jelcyna już w 1996 roku. Przeskok od komunizmu do demokracji dokonał się dla Rosjan zbyt gwałtownie. Był właśnie jak udział w biegu bez treningu. Nie przerobili bowiem lekcji historii, Krótko zabawiwszy się demokracją w zamierzchłej przeszłości Wielkiego Nowogrodu, utopionego za karę we krwi przez Iwana Groźnego a zdobycze rewolucji lutowej, okazały się krótkotrwałe i zostały rychło krwawo zniszczone przez rewolucję październikową. Rosyjskie samodzierżawie w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskiej demokracji nie przeszło kolejnych etapów rewolucji a rządy cara lud przyjmował niemal jak dogmat o Trójcy Świętej, dopóki władcy nie rozstrzelano. W Rosji dramatycznie zabrakło epoki prawdziwego absolutyzmu oświeconego. Jego szkoły zastąpić nie zdoła żandarmska, despotyczna przeszłość. Każda nowa era reformatorskich i liberalnych idei przeraża rządzących państwem absolwentów Akademii Tyranii, boleśnie odczuwających brak twardego gruntu pod nogami. Więc po reformatorach nieodmiennie przychodzi nowa epoka, długa, bezbarwna i nudnie powtarzalna. Epoka stagnacji, epoka zastoju. Jej hasłem zawsze jest porządek i stabilizacja. Pisał pod koniec epoki Jelcyna wybitny rosyjski historyk Aleksandr Janow i dodawał: Zawsze w dziejach Rosji, po okresie liberalizujących reform, Następował odwrót od nich ku despotyzmowi, autorytaryzmowi zwanemu później totalitaryzmem. Tak więc, wolna od cenzury prasa, roznamiętniona ideologicznie telewizja, cały ten jarmark w dumie, czy to, że choćby dziś możesz sobie bracie założyć skrajnie opozycyjną partię, a nawet, że już możesz przestać się bać władzy, wszystko to, wielu przypominało raczej lunapark po którym zdezorientowani błądzili szukając wyjścia miliony niegdysiejszych pionierów zaczęły marzyć o zawróceniu biegu historii i powrocie do zrozumiałych prawd a gdy w melodii hymnu rosyjskiego rozpoznały przewrócony przez putina dawny hymn związku radzieckiego radośnie strzepnęły pył z czerwonych chust i gotowały się do drogi powrotnej nauczycielka uważa się za najważniejszą kobietę w jego życiu. Jest na pewno jedyną, która chce o nim mówić, ba, pisze nawet wspomnienia o ich relacjach. Trwały cztery lata, były niemal codzienne. I jak się wydaje, dość bliskie, a nawet jak wynika z cytowanej tu książki, z pierwszej ręki, zaskakująco częste i szczere. Po latach wspomina. Mogliśmy rozmawiać godzinami o wszystkim. On bardzo lubił rozmawiać o przyszłości, a ja zawsze mu powtarzałam: najważniejsze jest to, by nie zająć czyjegoś miejsca, bez względu na to, jak bardzo by ci się ono podobało. A on wszystkiego słuchał. Wiera Dmitrijewna Gurjewicz, nauczycielka języka niemieckiego i wychowawczyni Wowy, tak opisuje go w swojej książce. Władimir Putin, rodzice, przyjaciele, nauczyciele. Chłopak niewielkiego wzrostu, bladolicy, z głęboko osadzonymi oczami szarego koloru, nad nimi wyraźne czarne brwi, bardzo się od włosów różniące. Nazywałam go dla siebie jasnogłowym, co potem znalazło uzasadnienie. Znajomość z małym łobuzem zawarła, kiedy powierzono jej wychowawstwo klasy czwartej szkoły podstawowej nr 193 w Leningradzie. Znajomość się pogłębiła, gdy nauczycielka założyła kółko języka niemieckiego, a Wołodia, nawet z dużym zainteresowaniem, uczestniczył w zajęciach. W piątej klasie jeszcze nie bardzo dał się poznać, lecz wyczuwałam w nim potencjał, energię, charakter. Łatwo mu przychodziła nauka języka. Chłopak miał bardzo dobrą pamięć, elastyczny umysł. Pomyślałam, będzie z niego pożytek. Postanowiłam poświęcić mu więcej uwagi. Z tego co Wiera Dmitriejewna mówi dziennikarzom i z tego co sama pisze wynika, że często gościła w domu Putinów, a los chłopca istotnie leżał jej na sercu. Choć była matką maleńkich córek, żoną, znajdowała czas na, jak się wydawało, ponad obowiązkowe wizyty u rodziców swojego podopiecznego. Możliwe jednak, że wchodziły one w zakres jej dodatkowych obowiązków. Na emeryturę przeszła bowiem w randze kapitana milicji. Pracowała też jako rejonowy inspektor do spraw nieletnich i starszy wychowawca w izbie zatrzymań miejscowego MSW. Wierze Dmitrijewnej udało się do pewnego stopnia zająć miejsce oficjalnej matki Wołodi Marii Iwanownej. Wyraża się o niej owszem z sympatią. Matka Wołodi była bardzo ciepłym człowiekiem, życzliwym, usłużnym, sama dobroć. Ale i z lekceważeniem. Jego matce brakowało wykształcenia, nie wiem czy skończyła pięć klas. A co do swojej roli w życiu przyszłego prezydenta, nauczycielka nie ma wątpliwości. W dzieciństwie wpływ na Wołodzie wywierały dwie osoby: jego tata i ja, prawdziwym komunistą, był jego tata. Matka w tym przekazie nie istnieje. Pamiętam, jak przyszedł do mnie w gości, zaraz po tym, gdy zaczął pracować na Kremlu. Siedzieliśmy wtedy, trzymając się za ręce. Wspomina nauczycielka. Nie matka. Rósł więc mały człowiek, zakleszczony między przywiązanym do Stalina, ex żołnierzem NKWD, a wierną, pryncypiom radzieckiego ustroju, mentorką. Jeśli dodać do tego pioniersko komsomolską atmosferę szkoły, Otrzymamy przynajmniej częściowe wytłumaczenie późniejszych działań prezydenta. Niewątpliwie wpływały na nie także jego kompleksy. Nie tylko te związane z wyglądem, bo i niewysoki był i przezywali go w szkole Utiputi, od Utkinowo czyli kaczego chodu, lecz również te wynikające z komplikacji rodzinnych. Dramat pozostawienia, porzucenia przez biologiczną matkę zabliźnia się trudno. Wszystko zdaje się wskazywać, że kompleks braku miłości w dzieciństwie manifestował się ciągłą potrzebą bycia zauważanym w dorosłości, stąd to kreowanie się na herosa, stąd ten hełm i mundur żołnierza, odrzutowiec i łódź podwodna, strój płetwonurka i poskromiony lampart, notabene zoo, wcześniej unieszkodliwiony uspokajającym zastrzykiem. Zapewne tak mu doradzają specjaliści od wizerunku, ale najwyraźniej widać, że ta maskarada sprawia mu przyjemność jak chłopcu. Czy możliwe by satysfakcjonowała człowieka naprawdę silnego? W jednej z charakterystyk Putina psycholog ma wątpliwości. Nie potrafię wytłumaczyć jego namiętnego zainteresowania różnymi zabawami wojskowymi, lataniem w kabinie odrzutowca, pływaniem na okręcie wojennym lub w łodzi podwodnej, przyjmowaniem defilat niczym innym, jak tylko wynikającą z kompleksów słabością charakteru. Wyraża się ona w tym, że jest łasy na pochlebstwa i zaspokaja potrzebę swojej wielkości przez wielkomocarstwowy status Rosji. CZĘŚĆ DRUGA KARIERA Zimą 2000 roku Putin, tymczasowo pełniący wówczas obowiązki prezydenta, Scharakteryzował swoją karierę tyleż żartobliwie, co krótko. W gruncie rzeczy moje życie jest bardzo proste całe jak na dłoni. Skończyłem szkołę, poszedłem na uniwersytet. Uniwersytet skończyłem do KGB. KGB skończyłem znowu na uniwersytet. Z uniwersytetu do Sobczaka, od Sobczaka do Moskwy, do kancelarii prezydenta, potem do administracji prezydenta, potem do FSB. Potem mianowali mnie premierem. Teraz pełnię obowiązki prezydenta, to wszystko. Były chyba jakieś szczegóły? dopytują dziennikarze. No, były! Sportowiec. Szczegóły. To w nich, jak wiadomo, tkwi diabeł, albo i całe diabłów stado. Od takie proste na pozór stwierdzenie. Skończyłem szkołę, poszedłem na uniwersytet. A gdzie miejsce na sport, panie prezydencie? Istotny element pańskiego ówczesnego życia i największy powód do dumy. Można zrozumieć, że dorosły Putin nie chce pamiętać o pobieranych w Metechi naukach sambo, więc dziennikarzom oznajmia: Sportem zacząłem się zajmować, kiedy miałem 10-11 lat to znaczy w Leningradzie. Kiedy kandydat na prezydenta odpowiadał na pytania dziennikarzy w lutym i marcu 2000 roku. Nawet nie przypuszczał, że Czeczeni nakręcili już filmowy dokument w miejscu jego dzieciństwa i że jest w nim mowa o nauce sambo, ani że kiedyś koledzy z Leningradzkiego Podwórka przypomną sobie wowę, który zjawił się tam, znając już zasady tej walki. To mniej tu ważne ważniejsze jest to, czy sport wpływał na naukę przyszłego władcy niemal jednej szóstej globu, czy ją uzupełniał, czy może w znacznej mierze zastępował. Tak czy inaczej, to był jeden z najważniejszych momentów w jego życiu, gdy pierwszy raz stanął na progu siermierznej sali sportowej klubu przy Alei Kondriatiewskiej w Leningradzie. Skromna sala należała do Stowarzyszenia Sportowego Trud, wspomina. Tam miałem bardzo dobrego trenera. Nazywał się Anatolij Siemionowicz Rachlin. Ten trener odegrał w moim życiu decydującą rolę. Jeśli bym nie zaczął zajmować się sportem, nie wiadomo, jakby się to wszystko dalej ułożyło. To Anatoli Siemionowicz w gruncie rzeczy wyciągnął mnie z podwórka. Anatoli Salomonowicz, bo tak brzmiało jego prawdziwe odczestwo, lecz w tamtych czasach, gdy jeszcze unosiły się opary niedawnej stalinowskiej antysemickiej nagonki, lepiej było, jeśli czyjś ojciec miał na imię Salomon, zmienić je na przykład na Siemion. Okazał się dla podopiecznych podarunkiem od losu. Trenerskie szlify, Zdobywał w Instytucie Pedagogicznym i miał w sobie tyleż z wychowawcy, co z trenera, bo małego bisurmana udało mu się okiełznać, dorzucając do zajęć sportowych oprócz autorytetu garść zwykłego ludzkiego ciepła. Być może tego właśnie dotychczas brakowało. Anatoli Rachlin przychodził do rodziców chłopca, chwalił go za śmiałość, zwinność, wytrzymałość i uczciwość. I stało się. Wowa zaczął się lepiej uczyć. Wowa zaczął systematycznie trenować. Większość młodzieży pasjonowała się wtedy tańcami, wspomina nauczycielka. W szkolnym klubie Krystal odbywały się wieczorki. Wystawialiśmy także spektakle. Ale Wołodia nie brał w tym wszystkim udziału. On raczej nie lubił towarzystwa. Wolał sport. Uczył się walczyć, żeby się umieć bronić. Cztery razy w tygodniu trenował. I osiągnął niezłe rezultaty. Lubił to swoje sambo. Zaczął brać udział w zawodach i często z grupą wyjeżdżał do innych miast. Sambo zmieniło się w judo. Szkoła podstawowa, szkołę średnią, specjalizującą w chemii. Wybraną nieoczekiwanie raczej ze względu na idącego tam przyjaciela niż własne zainteresowanie naukami ścisłymi, którego dotychczas zupełnie nie wykazywał. Wołodia był chłopcem zamkniętym. Nieskłonnym do zwierzeń, więc nawet matkująca mu nauczycielka mogła się takiemu wyborowi szkoły tylko dziwić. Tak czy inaczej, najważniejszy stał się sport. Z przestworzy internetu wynurza się kawałek Pożółkłej Gazety. Jaki tytuł i data nie wiadomo. Szkoda, bo na stronie widać zdjęcie wołodi smutne, jak większość zdjęć z tamtego okresu, a obok podpis. Zawodnik judo, Władimir Putin, jeszcze mało znany szerokiemu gronu specjalistów i kibiców, w zakończonym właśnie turnieju podczas Spartakiady po raz pierwszy został zwycięzcą. Władimir trenuje w klubie Turbostroiciel u Anatolija Rachlina. Zajęcia z judo z sukcesem łączy z walkami sambo. A teraz inna gazeta, inne zdjęcie. Płowowłosy, szczupły chłopak przerzuca przez plecy potężniejszego od siebie bruneta. Brunet Nazywa się Wasilii Szestakow. I tak wspomina dawne czasy. Gdy chodziliśmy do średniej szkoły, trenowaliśmy co drugi dzień. Kiedy pojawiły się pierwsze rezultaty, zaczęli dla nas organizować zgrupowania. To było trudniejsze. Trenowaliśmy dwa razy dziennie, nie licząc rozgrzewki, która trwała ponad godzinę. Treningi ponad dwie godziny. Zaczęliśmy wyjeżdżać na 15-20-dniowe zgrupowania. Tak więc sport. Jak swoisty, przytulny batyskaw, przetransportował naszego bohatera przez nudnawe odmęty szkolnej nauki aż na uniwersytet. Choć ta prestiżowa uczelnia w Leningradzie słynęła z niedostępności, na jedno miejsce przypadało czterdziestu kandydatów, nasz bohater dostał się tam za pierwszym podejściem. Widocznie ten fakt budził niekiedy zdziwienie, bo Putin wyjaśniał, że na kursach przygotowawczych. Dowiedział się, iż są sporządzane listy sportowców, mających pierwszeństwo w przyjęciu na uczelnię. Dokładnie wiedziałem, mówił, że mnie na takiej liście nie ma. Czyżby? Anatolij Rachlin, trener Putina, wylicza jego osiągnięcia sportowe z tamtych lat. W 1970 roku, a więc w roku wstąpienia na Uniwersytet. Władimir Władimirowicz wygrywa Mistrzostwa Szkół Wyższych Leningradu w Sambo, a w 1971 roku Mistrzostwa Młodzieżowe w Sambo, w 1972 Międzynarodowy Turniej Młodzieżowy w Judo. Później bierze jeszcze udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Krajów Nadbałtyckich, Młodzieżowych Mistrzostwach Leningradu, Mistrzostwach Seniorów i znów w Mistrzostwach Szkół Wyższych Miasta nad Newą. Podobnie w 1973 roku walczy na Mistrzostwach Leningradu w Sambo, a w 1974 wygrywa Mistrzostwa w Wilnie. Bierze też udział w turniejach w Talinie i Kiszyniowie, tak samo w 1975 roku. Internauci twierdzą, że z tymi tytułami coś się nie zgadza, gdyż jak czytamy w książce o Igrzyskach 2014 roku, mistrzem w sportach walki zostawało się w ZSRR. Po zwycięstwie w ważnych zawodach, a Putin takich zwycięstw, jak wywęszyli użytkownicy sieci, nie miał. Tak czy inaczej, nasz bohater albo walczył, albo jeździł na zawody. Dodajmy do tego rozpoczynające się wczesnym rankiem rozgrzewki, potem treningi, wyjazdy na zgrupowania. On jednak, jak zapewnia, znał we wszystkim miarę. Kiedy zacząłem studiować na Uniwersytecie, pojawiły się inne bodźce, inne wartości. Głównie skupiłem się na nauce, a do sportu odnosiłem się już jak do sprawy drugorzędnej. Te wszystkie zwycięstwa i walki przychodziły mu najwidoczniej bez fizycznego wysiłku i odrywających od nauki codziennych treningów. Tak czy inaczej, fakty wskazują na to, że w osobowości przyszłego prezydenta duch prawa przegrywa jednak z duchem sportu. O duchowym przesłaniu walk wschodu. Putin potrafi mówić pięknie, co może stwierdzić każdy, słuchając go w filmie Uczymy się Judo z Władimirem Putinem, który pojawił się z okazji rocznicy urodzin prezydenta 7 października 2008 roku. Miałem to szczęście, że jeszcze w swoich dziecięcych latach trafiłem do wspaniałego świata męstwa, szczerości i szlachetności. Do świata, gdzie największą wartością okazuje się nie tylko siła fizyczna, lecz także zalety charakteru. Natomiast rozmawiających z nim dziennikarzy zapewniał: Judo to nie sport po prostu, lecz filozofia to szacunek dla starszych, dla przeciwnika tam nie ma słabych. W Judo wszystko, zaczynając od rytuału, a kończąc na jakichś drobiazgach niesie w sobie elementy wychowawcze wychodzi się na dywanik, kłania jeden drugiemu. Trudno jednak sobie przypomnieć, kiedy jako prezydent wykazał się szacunkiem dla przeciwnika. Czy to wobec przedstawiciela rodzimej opozycji, czy Czeczena, Gruzina, Ukraińca? Chyba bliższa mu jest końcowa część tej wypowiedzi, a mianowicie, że a można by inaczej, zamiast się pokłonić, od razu dać przeciwnikowi w łeb. Przez lata spędzone w sportowej sali Władimir Putin zyskał, oprócz sportowych doświadczeń, dozgonnych przyjaciół? Ów brunet, przerzucany niegdyś przez plecy to Wasilii Szestakow. Teraz potężny, ciężki mężczyzna, deputowany do Dumy Państwowej, były szef Międzynarodowej Federacji Sambo. Bywa w Pałacu Królowej Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład w czerwcu 2013 roku uroczyście powołano fundację Pozitywna Jarasija, której został szefem. Znamienne, że tworzenie pozytywnego obrazu Federacji Rosyjskiej powierzono sportowcom. Przyjęcie w Pałacu Kensington. Fundował bowiem szef Europejskiej Fundacji Judo Vincenzo Trani, przyjaciel Władimira Putina. Cel fundacji to, jak twierdził sam Szestakow, przeciwstawienie się potokowi jednostronnych informacji o Rosji i obiektywne pokazywanie zachodzących w niej procesów. Efekty działania fundacji są widoczne na ekranach angielskich telewizorów, na których pojawiają się filmy o Rosji robione na wzór urodzinowego tortu. Dużo, słodko. Z różowym lukrem i portretem prezydenta w charakterze wisienki. Inni towarzysze z maty Tatami, bracia Arkadii i Boris Rotenbergowie, należą dziś do najbogatszych ludzi w Rosji. Czasopismo Forbes w 2012 roku oceniło majątek Arkadija na miliard dolarów, Borisa na 700 milionów dolarów. Jeden z pierwszych prezydenckich podpisów Putin złożył pod dekretem. O utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa Ross Spirit Prom, które wchłonęło 70 największych przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego. Dyrektorem tego giganta został człowiek wskazany przez Arkadia Rotenberga, a otrzymane przez niego zamówienia państwowe w samym tylko 2013 zamknęły się sumą 260 milionów dolarów. Obaj Rotenbergowie Należeli też do głównych wykonawców obiektów olimpijskich w Soczi i całej infrastruktury. Zamówienia tylko dla Arkadia opiewały na 7,5 miliarda dolarów. Bliską przyjaźń braci z prezydentem Rosji docenił rząd USA, prowadzając sankcje po aneksji Krymu. Bank prowadzony przez Arkadia Rotenberga wskazano jako pierwszy, w którym nie można zrealizować wypłat kartami Visa i Mastercard. Nastał jednak taki dzień, gdy Władimir Putin zamienił duszne sale treningowe na świeże powietrze i stanął na narciarskim stoku. We wspomnieniach jego byłej żony Ludmiły, wyglądało to tak. Gdzieś w 1981 roku zaczęliśmy jeździć na nartach. Wtedy mało kto się tym pasjonował. Jeździliśmy do Kawogłowa. Dzisiaj, po latach. Te wyjazdy wydają się czymś nieprawdopodobnym. Tyle przesiadek, tramwaj, metro, podmiejski pociąg elektryczny. Droga zabierała nam z półtorej godziny. Zimno. Póki się ruszaliśmy, było w porządku. Potem zamarzaliśmy. Choć mieliśmy herbatę w termosie i kanapki. Z jednej strony była satysfakcja z jazdy, ale z drugiej, wracając, zamarzaliśmy w tym pociągu. Niemniej w każdą sobotę i niedzielę wyprawialiśmy się do kawogłowa. Instruktora nie mieliśmy, uczyliśmy się sami. Stanął człowiek na nartach i jechał, jak nogi poniosą. Kupiliśmy polskie narty i buty firmy Alpina. Stroje narciarskie były rzadkością, trudno je było dostać i były drogie. Obchodziliśmy się bez nich i wyglądaliśmy, prawdę powiedziawszy, strasznie. I oto, po latach, widzimy, jak prezydent Rosji w wielkich, zasłaniających pół twarzy, ciemnych okularach, które tak lubi, i w czerwonej kurtce ze wspaniałego, wodoodpornego, lecz nie błyszczącego materiału z kapuzą, która jak przy wszystkich jego kurtkach zadziwia trochę niemęskim, futrzanym oprzyciem z orłem dwugłowym na piersiach, złotą nicią haftowanym i z widocznym nad nim napisem – Putin WW. Zjeżdża po ogólnodostępnym stoku, a w izwiestiach czytamy, że… W minioną sobotę ku zdziwieniu narciarzy i snowboardzistów, Władimir Putin używał tych samych wyciągów i jeździł tymi samymi trasami co oni. W swój wolny dzień był gotów do kontaktowania się z wypoczywającymi. Ktoś zadawał pytania dotyczące tras, ktoś inny po prostu chciał Władimira Władimirowicza pozdrowić, a jeszcze inny powiedział, że, mimo początkowego sceptycyzmu, zdumiony jest liczbą już wybudowanych olimpijskich obiektów po czym wszyscy podziwiali przywódcę narodu jeżdżącego na nartach, a przywódca robi to po mistrzowsku. Już niebawem dziennik Izvestia oznajmił, że w Rosji powstał narciarski film instruktażowy z prezydentem w roli głównej. Autorem filmu jest Leonid Tiagaczew, były przewodniczący Komitetu Olimpijskiego Federacji Rosyjskiej i osobisty instruktor prezydenta. Początkowo film miał służyć celom prywatnym – lecz zostanie przeznaczony do szkolenia nowicjuszy. Głowa państwa ma bardzo dobrą technikę zwrotu i wspaniałą wahadłową technikę nóg. Putin osiągnął taki poziom, że chwalą go profesjonaliści ze Szwajcarii, Francji i Austrii, zapewniał gazetę Leonid Tiagaczew. Rzecznik prasowy prezydenta zatwierdził film do pokazów telewizyjnych, ale oceny techniki jazdy swojego pryncypała odmówił. Ta sama aleja Kondratiewska. Ta sama sala klubu turbostroiciel co dawniej, tyle że dziś pozłacana tabliczka informuje: centrum judo. Ale to nie wowa w białym kimonie tam stoi, lecz Władimir Władimirowicz w czarnym garniturze i czarnym krawacie. Władimir Władimirowicz mocno zagryza wargi. Bo na miejscu, gdzie zwykle leżała matatatami, umieszczono teraz postument a na nim trumnę z jasnego drewna, po prawosławnemu otwartą, więc widać wychudłą, umęczoną długim chorowaniem twarz Anatolia Salomonowicza-Rachlina. Władimir Władimirowicz podchodzi do trumny, pochyla się nad nią, z trudem powstrzymując łzy. A potem wychodzi z sali, w milczeniu mija prezydencką limuzynę, gestem dłoni powstrzymuje ochronę i szybkim krokiem zmierza Aleją Kondratiewską, która zna jego kroki sprzed lat. Idzie, lewą ręką porusza za szybko, jak zwykle, gdy jest rozemocjonowany. Idzie sam, i na tle ogromnego, białego budynku jego samotna sylwetka wydaje się jeszcze drobniejsza niż zwykle. Rekonesans w wielkim domu. Pierwszy raz szedł ku tamtemu gmachowi jesienią 1968 roku. Minął dom ciemnoszary, piękny, niewysoki, w patynie minionego wieku, z oknami w zakolach rysowanych ręką świetnego architekta albo w prostokątach oplecionych delikatną rzeźbą. Minął budynek sąsiedni, cynobrowym różu z kremowymi łukami okien, z kremowym, wspartym na karyatydach balkonem, a także inne piękne domy niegdysiejszej stolicy, jakby ich nie zauważając. Spieszył dalej. Wielkiemu ośmiokondygnacyjnemu jasnemu czworobokowi, na którego piętrach tkwiły wąskie okna w zdyscyplinowanych szeregach. Niewielka tablica obok prostokąta portalu informowała. Zabytek architektury, budynek administracyjny, zbudowany w latach 1931-1932, znajduje się pod ochroną państwa. Mówili o nim Wielki Dom. Wierszyki układali. W litiejnej alei cudowny dom stoi. Chodzisz doń maluszkiem, wychodzisz staruszkiem. Wspominali, jak choćby Józef Brocki, po pięciogodzinnym przesłuchaniu w Grand Maison, czyli Wielkim Domu, zaproponowali, żebym donosił, a wtedy moje wiersze wydadzą na fińskim papierze i przestaną dręczyć. Żartowali. Jaki jest najwyższy dom w Leningradzie? Wielki Dom na Litiejnej. Z jego piwnic widać Magadan. Przyszedł, stanął, adresu nie sprawdzał. Adres znali wszyscy. Aleja Litiejnaja, 4, centrala KGB miasta Leningrad. Kim wtedy był? Jak wyglądał? Na zdjęciu z tamtego okresu ma poważne, trochę smutne spojrzenie, oczy lekko skośne, brwi ciemne, ładny zarys pełnych ust, jasną grzywkę zaczesaną na lewą stronę. Z tą grzywką było tak. Wszyscy w dzieciństwie marzyliśmy, żeby zostać agentami wywiadu, mówi sąsiad z załuka Baskowa, Siergiej Bogdanow. Ale tylko Wowa wciąż nosił wojskową czapkę uszankę i wojskową kurtkę ojca. Zaczytywał się książką Tarcza i Miecz o radzieckim agencie służącym w abwerze, a kiedy po raz pierwszy zobaczył czteroczęściowy film nakręcony na podstawie tej książki, po prostu oszalał ze szczęścia. Myśmy mu wtedy komplement powiedzieli. Masz grzywkę jak ten agent Białow z filmu. No i potem Wowczyk stanowczo odmawiał ścięcia tej grzywki. Z kolei według kolegów z Metechi, Wowa zawsze nosił długą grzywkę, bo z powodu rysujących się po obu stronach jego czoła wypukłości, przypominających rogi, przezywali go czortem. Miał fioła na punkcie wywiadu. Ciągle powtarzał, że aby zostać prawdziwym agentem, trzeba się hartować. Kazał nam niemal na golasa skakać w zaspy albo pływać na krze. Nazywaliśmy tę zabawę zawodami przeżycia. Był początek wiosny. Na newie ruszył pierwszy lód. Rozebraliśmy się, Putin i ja, do Majtek i skoczyliśmy na krę. Trzeba było wykazać się siłą charakteru. Sprawdzaliśmy, który z nas dłużej się na pływającej krze utrzyma. Dowiedzieliśmy się, że w naszym domu mieszka były agent wywiadu, i uprosiliśmy go. Żeby nam pokazał szpiegowskie miejsca. No to pokazał ławkę, na której wcześniej siadywał jakiś szpieg i przekazywał informacje. Pod ławką przylepiał tajny znak, gumę do rzucia. Dzisiaj wiem, że sąsiad wszystko zmyślił dla naszej rozrywki. Wtedy jednak mu uwierzyliśmy, a Putin codziennie biegał do tej ławki i sprawdzał, czy nie pojawił się tajny znak. Nam się Wowa wydawał nieco infantylny. Myśmy się pobawili w szpiegów, wyrośli. I zapomnieli o tym, a Putin, jakby się zatrzymał w dzieciństwie. Na podwórzu powtarzano sobie historię o tym, jak zgłosił się na ochotnika do KGB. Wszedł do budynku i zapytał tam kogoś zdaje się strażnika co trzeba zrobić, żeby u Was pracować? usłyszał rozsądną odpowiedź uczyć się. Kim zatem był, kiedy po raz pierwszy stanął pod gmachem KGB? Nie dzieckiem przecież, lecz osiemnastoletnim chłopakiem po przejściach. A więc przyszedł, stanął przed bramą, zastanawiał się komu i jak ma zadać to najważniejsze pytanie. Ta scena jest pewna. Inne szczegóły narracji zmieniają się w zależności od tego, do kogo jest kierowana. W wersji przeznaczonej dla kolegów z podwórza rozmawiał z Putinem strażnik. Poradziłby, dobrze się uczył. Wszystko wskazuje na to, że Wowa wtedy poszedł po rozum do głowy, bo dotychczas uczył się kiepsko. W opowieści dla dziennikarzy robiących z nim pierwszy biograficzny wywiad, relacja jest obszerniejsza. Żeby się dowiedzieć, jak zostać agentem wywiadu, gdzieś na początku dziewiątej klasy poszedłem do sekretariatu KGB. Wyszedł do mnie jakiś wujek i, co dziwne, wysłuchał mnie. Chcę, powiadam, u Was pracować świetnie, ale jest kilka przeszkód. Jakich? Po pierwsze, ochotników nie bierzemy. Po drugie, do nas można się dostać tylko po wojsku albo po jakiejś uczelni cywilnej. Ja się oczywiście zainteresowałem. Po jakiej uczelni? On mówi: po jakiejkolwiek. Najwidoczniej chciał się już mnie pozbyć. A ja: a najlepiej po jakiej? Poprawniczej. Jasne. Okażmy dobrą wolę i wyobraźmy sobie taką scenę. Do najbardziej strzeżonej twierdzy w mieście, gmachu KGB, dokąd i mysz się nie prześliźnie bez przepustki lub wezwania, młody człowiek wkracza sobie swobodnie i w dodatku niezatrzymywany. Dostaje się do sekretariatu, gdzie wychodzi do niego nie byle strażnik, lecz odpowiedzialny pracownik i wdaje się w dziwną, wcale niekrótką rozmowę. Wychodzi do petenta, czyli do kogoś nieprzypadkowego. I zaczyna z podrostkiem gawędzić znudów. To ważne, kiedy, jak i dlaczego Wowa Putin związał się z KGB, bo łatwiej będzie pojąć, dlaczego ze wszystkich funkcjonariuszy służb specjalnych, zawsze obecnych w radzieckiej i rosyjskiej władzy, Asa wyciągnął właśnie on. Amoralność, nieprawość, niegodziwość, nieuczciwość Podłość, przekupstwo, szantaż i agresja. Wszystkie te elementy zawsze występowały w polityce, na ogół jednak kryły się za jej kulisami. Przy Putinie zaczęły grać główne role na najważniejszych scenach świata. Kiedyś ów świat miał nadzieję na ucywilizowanie polityki Kremla. Tymczasem nastąpił proces odwrotny putinizacja świata. Zapewne zbliżone do prawdy okoliczności wypłynęły w rozmowie Władimira Putina z jego oficjalnym biografem Olegiem Błockim, absolwentem Wydziału Propagandy Specjalnej Instytutu Wojskowego, człowiekiem o wiele mu bliższym niż trójka dziennikarskich intelektualistów. A więc tamtego dnia przyszedłem, wokół gmachu pochodziłem, popatrzyłem, wszystko pozamykane. Podszedłem do tego, kto stał przy wejściu i spytałem. Gdzie tu dział kadr? Powiedział, że trzeba się udać do sekretariatu. A dokąd? Na Czajkowskiego. Poszedłem za róg, na Czajkowskiego, popatrzyłem na dni i godziny przyjęć. I przyszedłem jeszcze raz. Otwarłem drzwi sekretariatu, wszedłem. Mówię o co chodzi. Powiedziano mi, przyjdź wtedy i wtedy. Stop. Putin przyszedł więc już po raz drugi. Musiało to wyglądać tak. Najpierw zameldował się na portierni, stamtąd zadzwoniono do działu kadr, czy przyjmą takiego to, a takiego w takiej to, a takiej sprawie. Po czym po petenta zjawił się urzędnik i doprowadził go do odpowiedniego gabinetu. Tę procedurę stosowano nawet w najmarniejszym radzieckim urzędzie. Czy możliwe zatem, że w gmachu KGB, gdzie w gabinetach przesłuchiwano, a w piwnicach bito, człowiek z ulicy przechadzał się swobodnie po korytarzach? Szukając właściwych drzwi, od progu urzędu wiedziano, kto po nim krąży i po co. Pracownicy sekretariatu byli więc przygotowani na przyjęcie interesanta, a gdy wszedł, powiadomili go o wyznaczonym następnym terminie przyjęcia, podbili przepustkę i do widzenia. Wyznaczenie kolejnego terminu oznaczało zainteresowanie petentem, bo najpewniej sprawdzano, kto zacz. I oto młody człowiek przychodzi po raz trzeci. I co dalej? Możemy się tylko domyślać. Procedura na portierni się powtarza. W sekretariacie już wiedzą, kto ku nim zmierza. Są przygotowani. Gdy więc otwiera drzwi, wychodzi ku niemu mężczyzna, który, jak opowiadał Błockiemu Putin, nie przyjął mnie od tak w biegu, lecz zaprowadził do gabinetu, posadził naprzeciwko i rozmawiał ze dwadzieścia pięć minut. Bardzo serio rozmawiał. Uważnie mnie wysłuchał i dokładnie opowiedział o wszelkich wariantach przyjęcia do pracy. Padło w tej rozmowie owo sakramentalne stwierdzenie: Ochotników nie bierzemy. Przytoczono też rady, co zrobić, by w Wielkim Domu pracować. Innych podobieństw między wersją przeznaczoną dla dziennikarzy, a opowieścią dla kolegi ze struktur wojskowych nie ma. Putina nie przyjął jakiś wujek. Tak rosyjskie dzieci określają nieznajomych mężczyzn, lecz oczekujący jego przybycia, odpowiedzialny funkcjonariusz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR w Leningradzie. Putin zaś, jak pierwszy naiwny, mówi do Błockiego. Kimże ja wtedy byłem? Najzwyklejszym chłopakiem. Najzwyklejsi chłopcy nie oblegają masowo progów urzędu budzącego raczej trwogę niż podziw, choć byli i tacy, którzy wierzyli w reklamowane przez KGB, Czyste ręce i gorące serca. O tym, że nie było to częste, świadczy choćby reakcja kolegów z podwórza. Wywiadowczej mani Wowy nie uważali za najzwyklejszą. Wiedzieli doskonale, co się za nią może kryć. Znany filolog Gabriel Superfin pisze, W latach pięćdziesiątych pewnemu chłopakowi, nie wymienię jego nazwiska, zachciało się łowić szpiegów. Zwrócił się więc do kompetentnych przyjaciół rodziców, a ci wprost powiedzieli Ty się najpierw zasłuż, idź do tych i tych i posłuchaj, co mówią. Trudno uwierzyć, by w wypadku młodego Putina było inaczej, by nie usłyszał, zanim Cię przyjmiemy, musimy Cię sprawdzić, a jak inaczej, jeśli nie przez dobrowolne donoszenie. Trudno też uwierzyć, by funkcjonariusz, który bardzo serio z nim rozmawiał, a także dokładnie opowiedział o wszelkich wariantach przyjęcia do pracy, nie zapewnił go, że jeśli się sprawdzi, otrzyma stosowną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, może i przy przyjęciu na uniwersytet. Tak czy inaczej, od tej pory młody Putin odrzucał inne możliwości nauki. Trenerzy zaproponowali mu dostanie się bez egzaminów na dowolne studia techniczne. Rodzice na to nalegali, bo studia chroniły przed wojskiem. Ale on swoje, nic, tylko uniwersytet i prawo. A jak ty się tam dostaniesz? pytano. Moja sprawa, odpowiadał. I wziął się do nauki. Najwidoczniej na tyle ostro, że wiedzy wystarczyło do zdania egzaminów na wydział, gdzie na jedno miejsce przypadało czterdziestu chętnych. A jak on sam objaśnia chęć zatrudnienia się właśnie w KGB? Najbardziej pociągająca wydawała mu się możliwość. Na losy innych, i to z ukrycia. Co bowiem w statusie szpiega było dlań najistotniejsze? Walka i władza. To, jak niewielkimi siłami jednego człowieka można osiągnąć coś, czego nie są w stanie dokonać całe armie, jeden agent decydował o losach tysięcy ludzi. Tamtego jesiennego dnia wszedł do budynku przy Litiejnej młody, niepewny siebie, zagubiony chłopak któremu los szykował byt skromny i nieciekawy. Wyszedł ktoś, kto właśnie podpisał na siebie cyrograf w zamian za życiowy sukces. Nie Sztyrlic ani nie James Bond. W 1975 roku Władimir Putin kończy studia. Pracę dyplomową pisze na temat klauzula najwyższego uprzywilejowania w prawie międzynarodowym. A później zrobiło się dość nudno. Dziennikarzom, swoim biografom opowiadał: Przyjęli mnie do pracy w sekretariacie zarządu, potem do pododdziału kontrwywiadu i tam przepracowałem około pięciu miesięcy. Nie wiadomo, ani kiedy go przyjęli do pracy w sekretariacie, ani kiedy nastąpiło owo potem. Dziennikarze dopytywali: Czy powiedzieli, że wezmą pana do pracy w wywiadzie? Jasne, że nie. Mówili mniej więcej tak. Proponujemy popracować tam, dokąd poślemy. Gotów pan? Czy od razu się pan zgodził pójść tam, gdzie poślą? Ma się rozumieć. Oni sami nie wiedzieli, gdzie będę pracować. Oni jednak wiedzieli, że nie dostanie pracy tam, gdzie chciałby najbardziej, czyli w wywiadzie za imperialistyczną granicą, tam, gdzie najtrudniej, ale i splendor największy i zarobek solidny. Wujek bowiem, który lata temu doradził mu studia prawnicze, automatycznie go od takiego wywiadu odsunął. Wywiad zagraniczny zatrudniał przede wszystkim tych, którzy dobrze znali języki obce. Znajomość prawa, zwłaszcza międzynarodowego, owszem, była potrzebna w KGB, ale nie komuś, kto miał zostać szpiegiem, lecz temu, kto miał łapać szpiegów u siebie w kraju. Nie w wywiadzie więc praca, lecz w kontrwywiadzie. Bycie szpiegiem w obcym kraju, a łowienie szpiegów u siebie to zupełnie co innego. Szpieg za granicą jest jak królik wśród lisów w obcym środowisku, a w dobrze sobie znanym lesie sam staje się lisem, i to w dodatku polującym bez żadnego ryzyka. Prawnicy przydawali się też do ścigania i rozpracowywania dysydentów oraz innych wrogów ludu. Czyżby ów pierwszy rozmówca Wołodi z Alei Litiejnej w Leningradzie od razu prawidłowo ocenił jego predyspozycję i skierował go do walki z rodzimym, podejrzanym elementem? Znawcy problemu mówią o donosicielstwie, ale prawdopodobnie wystarczył jego prawdziwie sowiecki stosunek do imperialistycznego Zachodu. Być może fachowiec od kadr w KGB stwierdził, iż likwidowanie imperialistycznych miazmatów oraz śledzenie przeciwników Marksizmu, leninizmu w wykonaniu Putina, bardziej się ojczyźnie przyda niż jego ewentualne sukcesy szpiegowskie. I nie pomylił się ów jegomość. Za prezydentury Putina unicestwiona została prawdziwa, legalna, demokratyczna opozycja. A on stale i wszędzie widzi szpiegów, zaś nienawiść do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych uważa za obowiązek patriotyczny żeby zrozumieć co to jest KGB trzeba choć na chwilę wejść do któregoś z budynków firmy jak pracownicy między sobą nazywają te instytucje Świeżo upieczony prokurator Połochow odwiedzający świeżo upieczonego pracownika KGB Putina w jego pierwszym miejscu pracy w Leningradzie dziwi się Tu na drzwiach nawet numeru gabinetu nie ma Wowa pytam kto tam pracuje i wskazuje na sąsiednie drzwi a on Cicho! Co cię to obchodzi? Szef nam powiedział, wy tu w gabinecie możecie się przyjaźnić, ale kto w sąsiednim, nie wasza sprawa. Więc pytam, Włodzie, to ty nie wiesz, kto naprzeciwko pracuje? A po co? Odpowiada. Oni tam w KGB w najmniejszej sprawie widzieli spiski. Ukradł im kiedyś ktoś odbiornik radiowy, to postawili na nogi cały wydział śledczy, szukając wśród swoich szpiega, który najwidoczniej w tym odbiorniku... Miał zamontowany podsłuch. U nich nie ma prostych spraw, tylko zmowy, sprzysiężenia, intrygi. I taka atmosfera Putina kształtowała. Prokurator Połochow wspomina też, że Putin, z którym w ciągu pierwszych lat pracy często się spotykali, niezadowolony był ze swojego statusu. Mówił: Popatrz, ty już jesteś naczelnikiem Wydziału Śledczego, a ja nikim. To niesprawiedliwe. On sobie zawsze powtarzał, chcę wyżej, chcę więcej. Także teraz w opowieściach o swoim życiu unika zwyczajności. Praca w sekretariacie? Owszem. Wspomni. Pokręciłem się kilka miesięcy formalnie, papiery w teczkach układałem, ale już po pół roku odprawili mnie na kursy przygotowawczo-operacyjne do szkoły pod Leningradem. Praca w kontrwywiadzie? Owszem. Ale nikt z jego słów się nie domyśli, że ten kontrwywiad... To piątka, czyli Wydział Ideologiczny, śledzenie i tępienie dysydentów, tropienie nieprawomyślnych. Wszędzie. W cerkwi także. A co się działo potem? Żadnych dat, żadnych konkretów. Ani znakomitych opinii. Jego ówczesny szef, generał major Oleg Kaługin, pierwszy zastępca naczelnika KGB w Leningradzie, późniejszy naczelnik głównego zarządu kontrwywiadu i rezydent radzieckiego wywiadu w Waszyngtonie. Z trudem sobie przypomina podwładnego o nazwisku Putin. Była to, prawdę powiedziawszy, blada, niemal niepozorna postać, nie zwracająca na siebie uwagi i do niczego nie aspirująca. Tymczasem Putin z właściwą sobie skromnością opowiadał dziennikarzom: Na mnie najwidoczniej zwrócili uwagę pracownicy wywiadu zagranicznego i zaczęli ze mną rozmawiać, a ja oczywiście się zgodziłem. Fakty tego nie potwierdzają. Dopiero w połowie 1979 roku, po prawie czterech latach pracy w leningradzkim oddziale KGB, wysłano Putina na kolejne, zaledwie półroczne kursy działań operacyjnych, śledczego operacyjnego, do Moskwy, do wyższej szkoły KGB ZSRR, która z wywiadem zagranicznym nie miała nic wspólnego. Po tych kursach nie otrzymał skierowania do Szkoły Wywiadu w Moskwie, lecz został zawrócony do Leningradu do kontrwywiadu zwanego wywiadem terenowym. W nazwie tej jest tyleż logiki, co na przykład w określeniu pustynna łódź podwodna, ale tak właśnie nazwano rozpracowywanie cudzoziemców na terenie ZSRR. W Leningradzie chodziło o działaczy komunistycznych lub studentów z soc Stran Europy czy Afryki od takiej połów ryb w domowym akwarium. Po kolejnych czterech latach udało się Putinowi dostać na roczny, od lipca 1984 do lipca 1985 roku, kurs w Szkole Prawdziwego Wywiadu czyli w Instytucie Orderu Czerwonego Sztandaru. Była to ostatnia dla niego szansa przygotowania się do wyjazdu za granicę. Mówiąc o tym dziennikarzom, dorzucił informację: Dość szybko pojechałem na roczne szkolenie specjalne do Moskwy. Szybko? Od podjęcia pierwszej pracy w KGB mijało lat 10, a on oficjalnie miał 32 lata. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.